Dzień dobry. Wiem, że nie mogliście doczekać się tego odcinka. W ostatnich miesiącach seria Kontynenty i Oceany Świata zyskała wielu fanów. Bardzo mnie to cieszy i dlatego teraz wracam z kolejnym obszernym materiałem. Tym razem wybieramy się do Ameryki Północnej. Podczas pisania scenariusza zorientowałem się, że bardzo wiele wątków, stanowisk paleontologicznych czy zwierząt związanych z Ameryką już omawiałem. Tutaj oczywiście je wszystkie wspomnę, jednak będę także Was odsyłał do innych odcinków. Ich spis, a także odnośniki do nich znajdziecie w opisie tego filmu. Ten materiał i tak bardzo się rozrósł, bo Ameryka Północna jest zróżnicowanym kontynentem, a ja nie chciałem z pewnych wątków rezygnować. Muszę także wspomnieć o pewnej sprawie organizacyjnej. Potrzebuję Waszej opinii na ten temat. Otóż do omówienia została nam jeszcze Eurazja. Jest to jednak tak obszerny temat, dużo bardziej niż Ameryka Północna, że chyba podzielę go na dwa odcinki. Europę i Azję, jednak będąc ścisłym, nie są to osobne kontynenty. Dodatkowo zastanawiam się, co zrobić z Australią. Odcinek o Australii już robiłem, jednak to było zanim zacząłem tworzyć długie treści. Tamten odcinek ma 18 minut. Mógłbym nagrać ponownie ten film, wykorzystując poprzednie informacje, ale uzupełniając je nowymi, tak żeby wydłużyć film 3-4 razy. Byłoby to spójne z ostatnimi odcinkami. Co o tym sądzicie? Napiszcie mi, czy dzielić Eurazję na dwa odcinki i czy chcielibyście długi odcinek o Australii. Czekam na komentarze, a teraz wyruszajmy do Ameryki Północnej. Ameryka Północna położona jest na półkuli północnej oraz zachodniej. Okalają ją wody oceanu spokojnego, arktycznego oraz atlantyckiego. Jest połączona wąskim przesmykiem z Ameryką Południową. Od Eurazji oddziela ją cieśnina Beringa, jednak gdyby wody Światowego Oceanu nieco spadły, to te dwie wielkie masy lądowe zyskałyby połączenie. Zresztą w Pleistocenie takie istniało. Kontynentalna Ameryka Północna zajmuje powierzchnię niemal 25 milionów kilometrów kwadratowych, co stanowi około 16,5% powierzchni lądowej Ziemi i 4,8% jej całkowitej powierzchni. Przy podziale na 7 kontynentów Ameryka Północna jest trzecim co do wielkości kontynentem po Azji i Afryce oraz czwartym pod względem liczby ludności po Azji, Afryce i Europie. Rozciągłość Ameryki Północnej jest dość problematyczna, ponieważ wszystko zależy, czy bierzemy pod uwagę tylko kontynent, czy także pobliskie wyspy. Jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę Grenlandię, to bardzo nam to wydłuży tę rozciągłość. Kryteriów przy podawaniu rozciągłości można wyznaczyć wiele, dlatego nie będę wchodził w szczegóły. Zaznaczmy tylko, że biorąc pod uwagę skrajne punkty na kontynencie, rozciągłość południkowa wynosi około 7200 km, a równoleżnikowa 6500 km. Kontynent jest mocno rozczłonkowany, szczególnie w południowo-wschodniej i północnej części. Charakteryzuje się najdłuższą po Europie i najbardziej rozwiniętą linią brzegową ze wszystkich kontynentów. Średnia wysokość Ameryki Północnej wynosi 677 metrów nad poziomem morza, 64% powierzchni znajduje się powyżej 300 metrów nad poziomem morza, czyli dominują obszary wyżynne, natomiast 7% powyżej 2000 metrów. Podobnie, idąc wzorem poprzednich filmów z tej serii, zacznijmy od wyznaczania granic tego kontynentu i omówienia wątków z tym związanych. Ja, omawiając Amerykę Północną, skupię się na terenach leżących na płytach tektonicznych północnoamerykańskiej oraz karaibskiej, jednak czasami pojęcie Ameryka Północna w niektórych kręgach może być inaczej rozumiane. Istnieje pewien problem językowy, w języku angielskim mamy dwa określenia na Amerykę Północną. North America i Northern America. To pierwsze pojęcie oznacza cały kontynent, drugie oznacza północną część Ameryki Północnej, czyli tereny Grenlandii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. W niektórych, bardzo nielicznych przypadkach wlicza się w nie także Meksyk, choć ten zazwyczaj jest klasyfikowany jako kraj Ameryki Środkowej. Prócz Meksyku do Ameryki Środkowej zaliczamy inne kraje leżące pomiędzy Meksykiem a przesmykiem panamskim, a także kraje leżące na wyspach w okolicach Morza Karaibskiego. Czasami kraje Ameryki Środkowej leżące na kontynencie, z wyłączeniem Meksyku, nazywa się Ameryką Centralną. Jednak to jeszcze nie wszystko.
Wszystko, co poniżej granicy USA i Meksyku, wliczając w to kraje leżące na Morzu Karaibskim oraz niemal całą Amerykę Południową, nazywa się Ameryką Łacińską. Są to kraje, w których mówi się językami romańskimi, to znaczy po hiszpańsku, portugalsku lub francusku. Istnieje jeszcze pojęcie Angloameryki, czyli miejsc, gdzie używa się języka angielskiego. Angloameryka obejmuje Stany Zjednoczone, część Kanady, wyspy na Morzu Karaibskim, które należą do Wielkiej Brytanii oraz nieliczne miejsca w Ameryce Południowej, w których używany jest język angielski. Te wszystkie pojęcia wprowadzają trochę bałaganu, więc zobaczmy, jak podzielona jest Ameryka według Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ameryka Północna, z angielskiego North America, dzieli się na trzy regiony. Amerykę Północną, z angielskiego Northern America, Amerykę Środkową i Karaiby. Jako że ja będę się skupiał bardziej na granicach geologicznych czy geograficznych, umówmy się, że mówiąc Ameryka Północna, będę miał na myśli cały kontynent, czasami będę używał terminu Ameryka Środkowa, dokładnie w takim kontekście, jak był omawiany wcześniej. Jeśli będzie potrzeba użycia innego terminu, będę Was o tym informował. To w takim razie, gdzie znajduje się granica pomiędzy Ameryką Północną a Południową? Jest ona wąska i tworzy bardzo ciekawe miejsce. Tak ciekawe, że zrobiłem o nim w przeszłości film. Mowa oczywiście o przesmyku Darien, czyli skrawku dżungli łączącej obie Ameryki, przez który nie prowadzi żadna droga, a przeprawa tamtędy jest skrajnie trudna. To połączenie między Amerykami ma mniej więcej 150 km. Na podróżników czyha wiele niebezpieczeństw. Mówi się, że to najniebezpieczniejsza dżungla na świecie. Jeśli chcecie wiedzieć o tym więcej, to polecam mój materiał na ten temat. Jednak w niektórych źródłach czy na niektórych mapach tę granicę wyznacza się w inny sposób. Czasami mówi się, że granica przebiega przez Kanał Panamski. Nie jest to zbyt logiczny podział i sprawia, że część Panamy wraz z miastem Panama City przynależy do Ameryki Południowej, choć nigdy nikt tak nie pisze, bo Panamę uznaje się formalnie za kraj Ameryki Północnej. Jest to podział sztuczny i niekonsekwentny. Granica poprowadzona przez przesmyk Darien jest dużo lepszą granicą, a to dlatego, że możemy tam zaobserwować bariery geograficzną, geologiczną, kulturową czy środowiskową. Nawiasem mówiąc, mój poprzedni odcinek dotyczył Kanału Panamskiego, więc także polecam go obejrzeć, bo to bardzo ciekawe miejsce. Będąc na południu, pamiętajmy jednak o Wyspie Kokosowej należącej do Kostaryki, która jest najdalej na południe wysuniętym punktem Ameryki Północnej. Jest ona położona bliżej równika niż przesmyk Darien, choć oczywiście zalicza się ją do Ameryki Północnej przez kryterium przynależności państwowej. Geologicznie nie jest związana z Ameryką, leży na płycie Kokosowej. Jeśli chodzi o zachodnie wybrzeże, to tutaj sprawa jest w miarę prosta. Linia brzegowa nie jest bardzo urozmaicona, szczególnie w południowej i środkowej części. Można w zasadzie stwierdzić, że granicą kontynentu z Oceanem Spokojnym jest jego linia, choć oczywiście znajduje się tam kilka niewielkich wysp. Wyjątek stanowią tereny północne, gdzie powstało wiele zatok, wysp i fiordów. Dodatkowo na skraju kontynentu powstał półwysep Alaska, który później przechodzi w łańcuch wysp Aleutskich. Te wyspy należą do Stanów Zjednoczonych i ciągną się przez niemal 2000 km od Alaski do półwyspu Kamczatka. Co ciekawe, najdalej na zachód położone wyspy przekraczają południk 180 stopni, choć oczywiście są wliczane do tej samej strefy czasowej, co reszta archipelagu. Jeśli chodzi o zachodnią granicę kontynentu, to dodajmy jeszcze, że wiele wysp leżących na Pacyfiku, ale nie leżących na płycie północnoamerykańskiej, należy do Stanów Zjednoczonych. Takimi wyspami są na przykład Hawaje, Wyspa Guam czy Samoa Amerykańskie. Zwróćmy także uwagę, że część kontynentu azjatyckiego w rejonach Kamczatki czy Czukotki także leży na płycie północnoamerykańskiej. Wspominałem już, że cieśnina Beringa jest dość płytka, średnio ma 30-50 metrów, a maksymalna głębia rozciąga się na 90 metrów. Gdyby poziom mórz spadł, lądy te by się połączyły. Biorąc pod uwagę kwestie geograficzne, Kamczatki czy Czukotki nie wliczamy do Ameryki Północnej, choć pod kątem geologicznym można by to zrobić. Idąc dalej, od północy granicę kontynentu wyznacza linia brzegowa Alaski z Oceanem Arktycznym, a także archipelag arktyczny. Do Ameryki Północnej wliczamy także Grenlandię. Największa wyspa świata w całości leży na płycie północnoamerykańskiej. Ta płyta ciągnie się nawet dalej. Część dna Oceanu Arktycznego, a także część Islandii leży na niej, choć
choć oczywiście tę wyspę zalicza się do Europy. Od wschodu Ameryka graniczy z Oceanem Atlantyckim, jednak ciekawą sytuację mamy na południowym wschodzie, bo do Ameryki Północnej zaliczamy też wyspy leżące na Morzu Karaibskim i okolicach. Jednak podkreślmy, że jest to rejon aktywny sejsmicznie, a to dlatego, że znajduje się tam granica między płytą północnoamerykańską oraz karaibską. Część z tych wysp leży na jednej, część na drugiej płycie. W rejonach Kuby, Jamajki i Haiti spotkamy jeszcze mikropłytę Gonawę, z którą będzie się wiązać ciekawa historia, jaką przytoczę później. Ogólnie, teoretycznie wszystkie wyspy w tym rejonie zaliczamy do Ameryki Północnej. A to dlatego, że granica płyty karaibskiej i południowoamerykańskiej przebiega niemal w miejscu, gdzie rozpoczyna się ten południowy kontynent. Choć jeśli oglądaliście mój odcinek o Ameryce Południowej, pewnie pamiętacie, że część wysp przynależy do krajów Ameryki Południowej. Przejdźmy teraz do omówienia historii geologicznej kontynentu i jego paleogeografii. Znaczną część Ameryki Północnej stanowi kraton północnoamerykański. Przypomnę, czym jest kraton. Jest to rozległy fragment skorupy ziemskiej, który nie podlegał istotnym deformacjom tektonicznym w eonie fanerozoicznym, czyli na przestrzeni ostatnich 539 milionów lat. Kraton północnoamerykański nazywany jest często Laurentią lub Laurencją. Istniał on już w prekambrze, znajdziemy tam wiele prekambryjskich skał. Najprawdopodobniej Laurentia była centralną częścią istniejącego pod koniec proterozoiku superkontynentu Rodini. Następnie była częścią superkontynentu Panotsi i co ciekawe, przypuszcza się, że była wtedy przytulona do zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej. Jednak tutaj muszę przytoczyć dwie drobne uwagi. Według ostatnich badań Panotsia mogła nie być w pełni superkontynentem, obecnie uważa się, że nigdy w pełni się nie uformowała. Musimy także zaznaczyć, że nawet jeśli Ameryki stykały się w takim ułożeniu, jak opisałem, to ich krawędzie nie wyglądały tak jak dziś. Ameryka Południowa była szczuplejsza, bo nie istniały Andy. Wybrzeże Laurentii także odbiegało od dzisiejszej linii brzegowej Ameryki Północnej. Nieco więcej wiemy, jeśli chodzi o eon fanerozoiczny, czyli ostatnie 539 milionów lat. W kambrze istniały jeden wielki superkontynent Gondwana i kilka mniejszych, a wśród nich Syberia, Baltika, którą wiążemy z dzisiejszą Europą, i właśnie Laurentia. Pomiędzy Gondwaną a Laurentią i Baltiką istniał ocean Japetus. Ordowiku od Gondwany oddzielił się kontynent, który nazywamy Awalonią. Awalonia zamykała ocean Japetus, który przestał istnieć w Sylurze. Awalonia później podzieliła się na kilka mniejszych części i zderzyła się z Baltiką i Laurentią. Dziś skały tego pradawnego kontynentu można znaleźć w Wielkiej Brytanii czy w okolicach wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Skamieniałości wiązane z dawną Awalonią były tajemnicą za czasów, kiedy nie akceptowano teorii tektoniki płyt. Zastanawiano się, jak to jest możliwe, że w Wielkiej Brytanii i w okolicach Labradoru znajdują się takie same gatunki wymarłych zwierząt. Dodajmy, że mniej więcej w tym samym czasie doszło też do kolizji Laurentii z Baltiką. Z tej kolizji powstała Euroameryka, zwana także Laurosją. Następnie doszło do zderzenia Afryki, będącej wtedy częścią Gondwany, i Laurosji. Wtedy też powstały góry Apalachy. To także czas kształtowania superkontynentu Pangei, składającego się z dwóch wielkich lądów – Gondwany i właśnie Laurosji. Do Laurosji w karbonie przyłączyła się Syberia. Na ten kontynent składający się z Ameryki Północnej, Europy, Syberii mówimy Laurazja. I tutaj podkreślmy to, bo często kiedy używam pojęcia Laurosja, to mnie poprawiacie i mówicie, że prawidłowa nazwa to Laurazja. Laurentia, Laurosja i Laurazja to pojęcia powiązane, jednak niejednoznaczne. Każde następne pojęcie mówi o kolejnym stadium ewolucji kontynentu. Na przełomie Triasu i Jury doszło do rozpadu Pangei. Wielki ryft oddzielił Amerykę Północną od Afryki, wtedy też powstał Atlantyk. Laurazja w Jurze podzielona była wieloma płytkimi morzami śródlądowymi, które były pełne życia. W kredzie kontynent amerykański był rozdzielony na dwie części. Na zachodzie istniała Laramidia, na wschodzie Apalachia. Oddzielał je bardzo istotny zbiornik wodny z punktu widzenia historii Ziemi. Ten zbiornik ma kilka nazw. Morze Kredy,
Morze Środkowego Zachodu lub Północnoamerykańskie Morze Wewnętrzne. To morze jest ważne z dwóch względów. Po pierwsze, w jego obrębie żyło wiele ciekawych prehistorycznych zwierząt. Niektóre były rekordowe. Pozwólcie, że omówię je później podczas omawiania fauny. Druga istotna kwestia dotyczy wymierania kredowego. Otóż Morze Kredy zaczęło się zamykać pod koniec okresu, jednak nadal miało niewielkie połączenie z oceanem. 66 milionów lat temu Laramidia i Apalachia były już niemal połączone i wtedy w okolice dzisiejszego półwyspu Yucatan, w morze o głębokości około 100 metrów, uderzyła asteroida mająca pomiędzy 5 a 10 kilometrów, która doprowadziła do wielkiego wymierania. Całkowicie wymarły m.in. amonity, belemnity, plezjozaury, mozazaury i oczywiście nieptasie dinozaury. Asteroida zostawiła po sobie krater, który odkryto w 1991 roku. Nie jest on obecnie widoczny, zjawiska erozji zatarły go około 40 milionów lat temu, ale odkryliśmy go dzięki anomalii grawitacyjnej. Lite skały zostały tam zastąpione przez stosunkowo luźne rumowisko i lekkie osady. Słynna asteroida, o której mówi się w kontekście dinozaurów, uderzyła w terytorium dzisiejszego Meksyku, w pobliżu miasteczka Chicxulub. Krater również tak nazwano. Prócz krateru w okolicach Meksyku czy Karaibów można znaleźć wiele innych dowodów impaktu. Przykładami mogą być nagromadzenia tektydów i sferuli, czyli w największym skrócie skał powstających w wysokich temperaturach, a także ślady wielkich tsunami. 3000 km od miejsca katastrofy, w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych, dokładniej w sławnej formacji Hell Creek, również znaleziono ciekawe dowody na impact. W miejscu, które nazwano Tanis, znaleziono skamieniałości, które powstały nie przed uderzeniem, nie po nim, tylko niemal w momencie katastrofy. Skamieniałości świadczą, że zwierzęta te zginęły kilka, kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt minut po impakcie. Urwana noga dinozaura, żółw z przebitą skorupą, który najprawdopodobniej nabił się na gałąź drzewa, ryby słodkowodne znajdywane tuż obok gatunków słonowodnych, mające w skrzelach wspomniane sferule. To tylko część ze skamieniałości, jakie tam znaleziono. Tanis leżało niedaleko wybrzeża Morza Kredy, najprawdopodobniej były to okolice rzeki wpadającej do tego zbiornika. Jak widzicie, wymieranie kredowe jest mocno powiązane z Ameryką Północną. Ja o Tanis robiłem kiedyś odcinek, więc jeśli Was temat zainteresował, to polecam do niego wrócić. Jednak w temacie wymierania kredowego wspomnijmy jeszcze jedną kwestię. Czy wiecie, że wiemy dokładnie, w jakiej porze roku uderzyła asteroida? Tego typu informacje możemy wyczytać z niektórych skamieniałości. Skamieniałości z Tanis potwierdziły to, co postulował już w latach 80. XX wieku paleobotanik Jack Wolfie. Analizował on skały z formacji Teapot Dome w stanie Wyoming w USA, gdzie obecna jest granica kreda paleogen. W późnej kredzie na tym terenie zlokalizowane było jezioro porośnięte przez lilie wodne. Badanie tych lilii wskazuje, że asteroida musiała uderzyć w Ziemię w okolicach wczesnego lata, około czerwca. W Kenozoiku Ameryka Północna była okresowo połączona z Europą. Podobieństwo fauny z różnych epok świadczy, że aż do oligocenu musiało istnieć jakieś połączenie lądowe między tymi kontynentami. W późnym miocenie, czyli zaledwie kilka milionów lat temu, doszło do ponownego połączenia się obu Ameryk. Powstał wtedy przesmyk panamski. Doprowadziło to na tych dwóch kontynentach do wielkiej amerykańskiej wymiany fauny. Zwierzęta skorzystały z pojawienia się pomostu lądowego i zaczęły migrować. Mimo że wymiana była nierównomierna, to niewielka część zwierząt z Ameryki Południowej zasiedliła wtedy Amerykę Północną. Omówię je w dalszej części tego materiału. W Pleistocenie Ameryka Północna była w dużej mierze skuta lodem, miała także połączenie z Azją, wspominałem już o tym. Skoro znamy mniej więcej historię Ameryki, podzielmy sobie ten kontynent pod względem geologicznym. Kontynent amerykański leży niemal w całości na płycie północnoamerykańskiej. Tylko południowo-zachodni fragment Kalifornii usytuowany jest na płycie pacyficznej. Pod względem geologicznym Ameryka Północna stanowi jedną całość z Grenlandią i wyspami archipelagu arktycznego. Na kontynencie wyróżnić można pięć najważniejszych struktur geologicznych.
Pierwsza to prekambryjski kraton północnoamerykański, o którym już mówiłem, zwany też jest czasami kratonem północnoamerykańsko-grenlandzkim lub laurentyjskim. Obejmuje większość Grenlandii i archipelagu arktycznego, a także dużą część Kanady, wliczając w to półwysep Labrador oraz Zatokę Hudsona. Jest praktycznie pozbawiony fanerozoicznej pokrywy osadowej, tylko rejon Zatoki Hudsona przykrywają osady paleozoiczne. Aczkolwiek pewne ostańce skalne świadczą o tym, że kiedyś istniały tam skały paleozoiczne, ale zerodowały. W pleistocenie kraton został zeszlifowany przez lądolód nasuwający się z północy. Na północ od kratonu ciągnie się pasmo inuickie, stanowi ono północno-zachodnią część archipelagu arktycznego. Znajdują się tam skały głównie prekambryjskie, starszego paleozoiku i dewonu. Kolejnym ważnym rejonem są Apalachy. Te góry powstawały od ordowiku po karbon przez kolizję Laurentii z Baltiką, a później Gondwaną. Przypuszcza się, choć trzeba zaznaczyć, że są to wnioski wysunięte z analiz powstawania innych łańcuchów górskich, a nie jakichś konkretnych dowodów, że Apalachy mogły być w przeszłości tak wysokie jak Himalaje, a być może i wyższe. Jednak później w Mezozoiku uległy erozji. Ich współczesny kształt jest wynikiem kenozoicznych ruchów wypiętrzających. Znajdziemy tam głównie skały prekambryjskie i paleozoiczne. Ameryka Północna posiada bardzo niewiele terenów nizinnych. Nie licząc niewielkich terenów na północy Alaski i rejonów Zatoki Hudsona, to znajdziemy je w zasadzie tylko w okolicach Zatoki Meksykańskiej. Na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych znajduje się nizinna platforma paleozoiczna, przykryta jest ona jednak osadami mezozoicznymi i kenozoicznymi o grubości nawet 7 km. Dzieli się ona na dwie jednostki. Zapadlisko, basen meksykański, my znamy ten zbiornik pod nazwą Zatoka Meksykańska, oraz płytę nadatlantycką, którą powinniśmy wiązać z niziną zatokową, niziną atlantycką, półwyspem Floryda, ale też ze wschodnim wybrzeżem Meksyku, czy półwyspem Yucatan. Te wszystkie struktury otaczają Zatokę Meksykańską. Ta jest zbiornikiem z bardzo rozbudowaną historią geologiczną, zaczęła się kształtować jeszcze paleozoiku. Ostatnią strukturą, która wymaga omówienia, są kordyliery. Jest to pasmo górskie ciągnące się przez 8000 km, łączące się na południu z Andami poprzez pasma Ameryki Środkowej, a na północy poprzez łuk wyspowy Aleutów ze strukturami wschodniej Azji. Kordyliery mają maksymalną szerokość 1600 km. Ich budowa geologiczna jest bardzo zróżnicowana, choć są to dość młode góry. Ich powstawanie powinniśmy wiązać z erami mezozoiczną i kenozoiczną. Ruchy górotwórcze trwały od końca Jury do Neogenu i powinniśmy wiązać je ze zjawiskiem subdukcji płyt oceanicznych podkontynentalne. Podczas orogenezy laramijskiej trwającej od kredy do paleogenu sfałdowane i wypiętrzone zostały góry skaliste i centralne pasma kordylierów. Góry skaliste cechują się odmienną budową niż pozostałe części pasma. Część zachodnia, nadbrzeżna kordylierów, została wypiętrzona w kenozoiku. Jest to obszar stale aktywny sejsmicznie przez granice między płytami tektonicznymi. Szczególnie aktywny jest obszar Kalifornii, przez który biegnie strefa uskokowa. O San Andreas powiem jeszcze później. Warto także wspomnieć, że w okolicach dzisiejszego Jeziora Górnego geolodzy znaleźli ślady olbrzymiego ryftu, ciągnącego się przez około 2000 km, który powstał na tych terenach około miliarda lat temu. Ten ryft się zamknął i nie doprowadził do rozerwania kontynentu, ale gdyby tak się nie stało, to Ameryka Północna, a być może cała mapa świata, wyglądałaby teraz inaczej. Geografia Ameryki Północnej jest bardzo złożona, jednak postaram się opowiedzieć Wam o wszystkim, co najważniejsze i najciekawsze. Będziemy podróżować sobie z północy na południe, jednak pewne kwestie, jak na przykład rzeki, jeziora, omówimy zbiorczo pod koniec wątku geograficznego. Zacznijmy od Grenlandii, czyli największej wyspy świata. Grenlandia w XVIII wieku została kolonią duńską. Obecnie jest to integralna część Królestwa Danii, posiadająca od 1979 roku autonomię. Jednak geograficznie należy ona do Ameryki Północnej. Dlatego jestem zobowiązany wspomnieć choć najważniejsze informacje. Powierzchnia tej ogromnej wyspy wynosi 2,17 miliona km2, co sprawia, że jest ona prawie 7 razy większa od Polski.
Wyspę okala Ocean Atlantycki oraz Arktyczny, natomiast od zachodu graniczy ona z Morzem Baffina. Większa część wyspy leży za kołem podbiegunowym północnym, co sprawia, że mniej więcej 81% powierzchni pokryte jest przez lądolód grenlandzki. Krajobraz tego niegościnnego świata jest górzysty. Występują tam szczyty przekraczające 3500 metrów nad poziomem morza. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona, w ląd głęboko wcinają się fiordy. O Grenlandii robiłem już 2 odcinki na kanale, więc po bardziej szczegółowy opis odeślę Was do innych filmów. Na zachód od Grenlandii znajduje się archipelag arktyczny. Archipelag ten składa się z kilkudziesięciu większych wysp i wielu mniejszych, których jest ponad 36 tysięcy. Archipelag arktyczny jest drugim pod względem powierzchni archipelagiem na Ziemi po archipelagu malajskim. Zajmuje łączną powierzchnię niemal 1,5 milionów kilometrów kwadratowych, co sprawia, że jest około 4,5 razy większy od Polski. Największymi wyspami są Wyspa Baffina, nazywana też Ziemią Baffina. Jest to 5. największa wyspa świata po Grenlandii, Nowej Gwinei, Borneo i Madagaskarze. Jej powierzchnia przekracza 500 tysięcy kilometrów kwadratowych. Kolejne są Wyspa Wiktorii i Wyspa Ellesmere. Są to 9. i 10. wyspa świata. Grenlandię oczywiście nie wliczamy do archipelagu arktycznego, choć od wyspy Ellesmere dzieli ją zaledwie około 30 km w linii prostej. Archipelag przynależy do Kanady. Najprawdopodobniej zamieszkany jest przez ludzi od co najmniej 4,5 tysiąca lat. Przez archipelag arktyczny prowadzi jedna z najważniejszych tras żeglugowych świata, przejście północno-zachodnie biegnące z Atlantyku do Pacyfiku. Archipelag arktyczny częściowo blokuje dopływ wody do Zatoki Hudsona. Oczywiście ma ona połączenie z Oceanem Światowym, ale przez liczne wyspy i cieśniny, jakie się znajdują w tym miejscu, nie do końca jest jasne, czy zaliczać ten zbiornik do Oceanu Atlantyckiego czy Arktycznego. Poruszałem ten wątek szerzej w filmie o Oceanie Arktycznym. Zatoka ta jest ponad 3 razy większa od Morza Bałtyckiego, a mimo to potrafi zimą niemal całkowicie zamarzać. Mimo że te dwa zbiorniki znajdują się na podobnych szerokościach geograficznych, znacznie różnią się klimatycznie. Tak naprawdę Zatoka Hudsona sięga dalej na południe niż Bałtyk. Najbardziej wysunięty na południe punkt Zatoki Jamesa, należącej do Zatoki Hudsona, leży na 51. równoleżniku, czyli mniej więcej na takiej samej szerokości jak Wrocław. Zatoka Hudsona przez znaczny wpływ Oceanu Arktycznego jest chłodniejsza. Bałtyk ocieplany jest przez wpływ prądu północnoatlantyckiego. Region Zatoki Hudsona charakteryzuje się bardzo niskimi średnimi temperaturami przez cały rok. Poprzez duży dopływ rzeczny, a także duże ilości lodu, który okresowo topnieje, zasolenie zbiornika jest niskie. Na zachód od Zatoki Hudsona znajduje się półwysep Labrador. Jest to 4. półwysep świata po Półwyspie Arabskim, Indochińskim i Indyjskim. Prócz Zatoki Hudsona graniczy z Morzem Labradorskim na wschodzie i Zatoką Świętego Wawrzyńca na południowym wschodzie. Półwysep jest górzysty, a najwyższy szczyt przekracza 1600 metrów nad poziomem morza. Występuje tam także wiele jezior ukształtowanych podczas ostatniego zlodowacenia. Klimat półwyspu jest dość chłodny, znajdziemy tam liczne lasy iglaste, czyli typowe dla tajgi. Północna część półwyspu pokryta jest tundrą. Bardzo podobnie wygląda reszta terytorium Kanady, a także Alaski. Tajga dominuje w środkowej i południowej części tych rejonów, na północy spotkamy tundrę. I myślę, że warto tutaj przyjrzeć się tym dwóm formacjom roślinnym. Kanada i Alaska są słabo zaludnione, więc nie licząc obszarów górskich, to właśnie te formacje roślinne dominują w krajobrazie. Tajgą lub borealnym lasem iglastym nazywamy formację roślinną zlokalizowaną w chłodnej, kontynentalnej odmianie klimatu umiarkowanego. Lasy tajgi składają się głównie z niewysokich drzew iglastych. Drzewa liściaste, jeśli występują, to znajdujemy je na południowych skrajach, ewentualnie w pobliżu rzek lub niewielkiej odległości od mórz, tam gdzie widać wpływ łagodniejszego klimatu morskiego, jednak nie należy z nimi kojarzyć tajgi. Rośliny szpilkowe są zdecydowanie lepiej przystosowane do mroźnych warunków klimatycznych, jakie występują w tych rejonach. Charakterystyczne są tam krótkie, ale ciepłe lata oraz długa, mroźna i śnieżna zima.
Tajga charakteryzuje się występowaniem wiecznej zmarzliny, czyli gruntu, który nigdy nie rozmarza. Podczas letnich roztopów lód topi się zaledwie we wierzchniej warstwie gleb, sięgającej maksymalnie 2 metry w głąb. Znacznie utrudnia to odprowadzanie wody, dlatego często można w tych miejscach spotkać obszary bagienne, z których z czasem tworzą się torfowiska. Tajga amerykańska na południu graniczy z prerią lub liściastymi czy mieszanymi lasami. Na północy stopniowo przechodzi w lasotundrę, a później w tundrę. Lasotundra to strefa przejściowa, charakteryzująca się pojedynczymi drzewami, ewentualnie rosnącymi w niewielkich grupach. Tundrą nazywamy bezleśną formację roślinną obszarów podbiegunowych. Również charakteryzuje się występowaniem wiecznej zmarzliny, a także licznymi obszarami bagiennymi. Rośliny w tym miejscu muszą być niskie, by móc przetrwać zimę pod śniegiem lub mocne podmuchy wiatru. Gdzieniegdzie, głównie tam, gdzie wpływ ma klimat morski, można spotkać się także z tundrą krzewinkową. Rosną tam niewielkie skarłowaciałe drzewa, nie przekraczające 1,5 metra wysokości. Tundra charakteryzuje się zimnym klimatem arktycznym i subarktycznym. Zima potrafi być bardzo mroźna, z temperaturami spadającymi znacznie poniżej 0 stopni Celsjusza. Pokrywa śnieżna jednak nie jest gruba. Dochodzi maksymalnie do 0,5 metra przez obecność bardzo silnych wiatrów. Zimą na obszarach amerykańskich pokrytych tundrą występuje zjawisko nocy polarnej. Jak już wspominałem, kordyliery ciągną się wzdłuż całego zachodniego wybrzeża Ameryki. Zahaczają także o Alaskę. Powierzchnia tego stanu jest górzysta. To właśnie tam znajduje się najwyższy szczyt tych gór, a także całego kontynentu. Osiąga 6190 metrów nad poziomem morza i nazywa się Denali, choć przez ponad 100 lat, aż do 2015 roku, znany był pod nazwą Mount McKinley. Skąd takie zamieszanie w nazwie? W 1896 roku pewien poszukiwacz złota nazwał szczyt od imienia ówczesnego kandydata na prezydenta Williama McKinley. W 2015 roku zmieniono nazwę na taką, jaka była mu nadana przez rdzenny lud żyjący od wieków na Alasce. Na Alasce znajduje się jeszcze co najmniej 8 szczytów, mających ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Alaska ma bardzo dobrze rozwiniętą linię brzegową. Składają się na nią liczne półwyspy, z półwyspem Alaska na czele i wiele wysp. I tutaj trzeba podkreślić to, co już mówiłem w filmie o Oceanie Spokojnym. Niekiedy zdarza się, że cały stan Alaska uznaje się błędnie za półwysep Alaska. Tymczasem jest to jedynie jego część wcinająca się w Ocean Spokojny, oblana od północy przez fragment Morza Beringa. Półwysep rozciąga się na długości około 800 km na południowy zachód od głównej masy lądowej Alaski. Wzdłuż półwyspu przebiega pasmo wulkanicznych gór aleutskich. Najbardziej aktywnym wulkanem w tym łańcuchu jest Góra Pawłowa, osiągająca 2515 metrów nad poziomem morza. Jest ona jednym z najbardziej aktywnych wulkanów Stanów Zjednoczonych. Aleuty to łańcuch małych wysp rozmieszczonych w północnej części Oceanu Spokojnego, tworzących łuk. Rozciąga się on na przestrzeni około 2000 km. Wzdłuż łańcucha ciągnie się oceaniczny rów aleucki. Występuje tam klimat morski cechujący się umiarkowanymi temperaturami i obfitymi opadami. To jedno z najbardziej mokrych miejsc Stanów Zjednoczonych. Alaska jest także ciekawym miejscem ze względu na jej przynależność państwową. Początkowo należała ona do Rosji. Już na początku XVIII wieku rosyjskie ekspedycje badały wybrzeże Alaski. Rosji brakowało jednak zasobów finansowych, by zasiedlić ten odległy i niedostępny region. Liczba stałych osadników rosyjskich na Alasce nigdy nie przekroczyła 400. Rosja obawiała się, że teren ten może paść łupem Brytyjczyków, dlatego zaoferowała Stanom Zjednoczonym kupno Alaski. Do transakcji doszło w marcu 1867 roku. Wówczas tereny te uważano za śnieżne, mroźne pustkowia, bez większych zasobów naturalnych. Stąd wynegocjowana cena była stosunkowo niewielka. Dopiero lata po sprzedaży tego terytorium okazało się, że znajdują się tam ogromne złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, a także złota, platyny, rud miedzi, cyny, niklu czy uranu. Co ciekawe, jednym z głównych negocjatorów transakcji ze strony amerykańskiej był polski i amerykański generał Włodzimierz Krzyżanowski. Przez pierwsze 3 dekady po zakupie Alaski rząd amerykański nie przykładał większej wagi do rozwoju regionu.
Decyzję o zakupie usprawiedliwiono dopiero w latach 90. XIX wieku wraz z odkryciem złóż złota w kanadyjskim Klondike. Odkrycie spowodowało gorączkę złota, która przyczyniła się do zwiększenia populacji i rozwoju regionu. W XX wieku najpierw II wojna światowa, a następnie zimna wojna przyniosły wzmocnienie strategicznej roli Alaski, która w 1959 roku została 49. stanem Stanów Zjednoczonych. Opuśćmy zimne regiony Alaski i Kanady i przenieśmy się bardziej na południe. Obszar, który teraz będę omawiał, będzie się częściowo nakładał na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jednak zmieńmy lekko kierunek podróży, ten region omówimy od zachodu na wschód. Od zachodu oczywiście mamy Kordyliery, a w tych regionach można znaleźć wiele ciekawych miejsc. Nie dałbym rady omówić wszystkich, więc posłuchajcie o tym, co mnie najbardziej zainteresowało. W Parku Narodowym Redwood w Kalifornii, znajdującym się blisko wybrzeża pacyficznego, rosną jedne z najwyższych drzew na Ziemi. Wielu ludzi uważa, że obecnie najwyższym drzewem jest mająca 600 lat sekwoja wiecznozielona Hyperion. Ma ona 115 metrów wysokości. 500 lat temu w lasach Ameryki rosło dziesiątki tysięcy hektarów sekwoi. Niestety od tego czasu wycięto ponad 95% tej populacji. Obecnie sekwoje są endemitami i można je spotkać tylko w Kalifornii. Najwyższe okazy rosną w Parku Narodowym Redwood, jednak niewiele osób zna dokładną lokalizację. Po pierwsze, żeby je chronić przed wycinką, a po drugie przed uschnięciem. Sekwoje mają płytki system korzeniowy, zbyt duża liczba oglądających sprawiłaby, że ugniataliby ziemię, wypierając wodę. Pozostając w Kalifornii, w tym miejscu rozciąga się mający 1200 km uskok San Andreas. Płyty tektoniczne przesuwają się tam względem siebie, tworząc bardzo aktywny sejsmicznie obszar. Nazywamy to granicą przesuwczą. Przesunięcie wynosi średnio od 20 do 35 mm rocznie. San Andreas zaczęło się formować w środkowym Kenozoiku około 30 milionów lat temu. W obrębie uskoku powstają liczne trzęsienia ziemi, a jednym z najbardziej narażonych na nie miast jest San Francisco. Niechlubną sławą szczyci się trzęsienie z 1906 roku, kiedy to zginęło ponad 3000 osób, a ponad 80% miasta zostało zniszczone. San Andreas jest świetnym tematem na odcinek, więc pewnie kiedyś powstanie taki film. W Kalifornii występują także bardzo ciekawe formacje czy szczyty górskie. Znajdziemy tam jedną z najbardziej charakterystycznych gór Ameryki, stworzonych przez intruzję batolitową, a mam na myśli szczyt Half Dome. Składa się on z magmy, która po zastygnięciu została odsłonięta i przecięta na pół przez erozję. Obecnie wygląda jak kopuła, która pękła na pół, stąd nazwa. Wznosi się prawie na 3000 metrów nad poziomem morza oraz niemal 1500 metrów od dna doliny. Dawniej uważano, że na ten szczyt nie da się w żaden sposób wejść. Obecnie prowadzi na niego kilka różnych tras, każdego roku na szczycie staje tysiące turystów. Inną sławną górą znajdującym się w tym rejonie jest El Capitan, leżący w dolinie Yosemite. Geologicznie ma podobną historię jak Half Dome. Szczyt ten jest jednym z najbardziej cenionych celów wspinaczki. W 2017 roku profesjonalny wspinacz Alex Honnold wszedł na niego bez zabezpieczenia, co jest ekstremalnie trudnym osiągnięciem. Podczas wspinaczki kręcony był film pod tytułem Free Solo – Ekstremalna wspinaczka. Film ten zdobył Oscara w 2018 roku w kategorii pełnometrażowy film dokumentalny. Oglądałem kilka razy i za każdym razem czułem niepokój podczas ukazania tej wspinaczki. Jeśli lubicie tego typu emocje, to polecam ten film. Przenieśmy się na pustynię Mojave, leżącą w stanach Kalifornia, Utah, Nevada i Arizona. Znajduje się tam najniższy punkt w całej Ameryce Północnej, leżący 86 metrów pod poziomem morza. Co ciekawe, punkt ten znajduje się niecałe 140 km od najwyższego punktu z sąsiadujących ze sobą Stanów Zjednoczonych, szczytu Mount Whitney, mającego 4421 metrów nad poziomem morza. Tutaj podkreślmy, że sąsiadujące ze sobą Stany Zjednoczone to te, które nie są rozdzielone przez morza lub inne państwa. Bo jak już wiecie z tego materiału, szczyty na Alasce są wyższe. Dodatkowo z pustynią Mojave powinniśmy kojarzyć także Dolinę Śmierci, którą nazywa się często najgorętszym miejscem na Ziemi.
10 lipca 1913 roku odnotowano tam temperaturę 56,7 stopnia Celsjusza. Oczywiście pomiar ten budzi pewne kontrowersje, ale pozwólcie, że w tym materiale nie będę się na tym skupiał. Kolejnym interesującym miejscem, które chciałbym Wam przedstawić, jest Wielki Kanion rzeki Colorado. W miejscu tym możemy oglądać odsłonięcie niemal 2 miliardów lat historii Ziemi. Głównie skał prekambryjskich i paleozoicznych. Nie jest to jednak najgłębszy kanion na Ziemi. Głębsza jest dolina rzeki Kali Gandaki w Nepalu, gdzie rzeka płynie pomiędzy himalajskimi ośmiotysięcznikami Daulagiri i Annapurną. Jednak Wielki Kanion znany jest ze swoich wizualnie przytłaczających rozmiarów, zawiłego, kolorowego krajobrazu oraz olbrzymiego znaczenia geologicznego. Wielki Kanion ma długość 450 km, szerokość od 800 metrów do 29 km i głębokość w najgłębszym miejscu przekraczającą 1800 metrów. Ważną i często wspominaną częścią kordylierów są góry skaliste. Jest to system górski na wschodzie kordylierów ciągnący się na długości około 4800 km. Najwyższy szczyt to Mount Elbert, mający 4401 metrów nad poziomem morza. W górach skalistych znajdziemy dwa bardzo znane parki narodowe: Park Narodowy Gór Skalistych i Park Narodowy Yellowstone. I myślę, że o Yellowstone trzeba tutaj coś powiedzieć. Yellowstone i okolice to przepiękne tereny charakteryzujące się niezwykłą przyrodą, co sprawiło, że powstał tam pierwszy na świecie park narodowy. Został założony w 1872 roku, czyli istniał, zanim tereny, na których leży, znalazły się pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jego obszar leży na granicy stanów Wyoming, Montana i Idaho. Yellowstone nie leży na granicach płyt litosfery, jednak i tak kojarzony jest z wulkanem, ponieważ w rejonie tym powstał tak zwany hotspot. O hotspotach opowiadałem więcej w odcinku o trapach Dekanu, zainteresowanych zapraszam. Obszar ten jest stale aktywny sejsmicznie, co przyczynia się do powstawania gorących źródeł, wulkanów błotnych, fumaroli, czyli miejsc, z których wydostają się gorące gazy pochodzenia wulkanicznego. Warto wspomnieć, że występuje tam też około 500 gejzerów, czyli połowa ze wszystkich, jakie są obecne na Ziemi. Superwulkan Yellowstone wybuchał do tej pory trzykrotnie. Największa erupcja miała miejsce 2,1 miliona lat temu. Gdyby dziś do takiej doszło, to gospodarka światowa stanęłaby na granicy globalnego kryzysu. Cała Ameryka Północna pokryłaby się warstwą pyłu. 2,1 miliona lat temu wyrzucone zostało do atmosfery prawie 2,5 tysiąca kilometrów sześciennych materiału skalnego. To mniej więcej 10 tysięcy razy więcej niż wyrzuciła z siebie Góra Świętej Heleny w 1980 roku. Jednak raczej nie mamy się czego obawiać, a jeśli chcecie wiedzieć dlaczego, to polecam wrócić do mojego filmu o Yellowstone. Przesuwając się na zachód Stanów Zjednoczonych, trafimy na Wielkie Równiny. Leżą one na wschód od Gór Skalistych i na zachód od rzeki Mississippi. Jest to rozległa kraina geograficzna spoczywająca na mezozoicznych i kenozoicznych osadach. Charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu i niemal wyłącznie trawiastą roślinnością, poza lasami, jakie znajdziemy w dolinach rzecznych. Taką formację roślinną o charakterze stepowym nazywamy prerią. Jest ona analogiczna do eurazjatyckich stepów czy południowoamerykańskiej pampy. Stepy czy prerie składają się głównie z traw ze względu na niedostatki wody dla bardziej wymagających roślin drzewiastych czy krzewiastych. Krzewy są bardzo rzadkie. Wpływ na to ma głównie kontynentalny klimat cechujący się gorącymi i suchymi latami oraz wietrznymi zimami. W okolicach Wielkich Równin znajdują się także ciekawe miejsca. Myślę, że warto wymienić tutaj Mount Rushmore, która jest sławna przez kolosalne rzeźby, oczywiście wykonane przez człowieka. Z pewnością kojarzycie wysokie na 18 metrów głowy czterech prezydentów Stanów Zjednoczonych: George'a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna. Powstawały one od 1927 do 1941 roku. Podobny projekt, jednak dużo większy, to niedokończony pomnik szalonego konia, dłuta amerykańskiego rzeźbiarza polskiego pochodzenia, Korczaka Ziółkowskiego. Oba projekty wzbudzają pewne kontrowersje. Część bardziej tradycyjnych Indian z plemienia Dakotów uważa, że profanują one ich święte góry i wypaczają historię. Jednak dzięki tym pomnikom prężnie rozwija się turystyka, na czym korzysta wielu ludzi. Pozwólcie, że ja sam w tym materiale nie będę oceniał tego typu ingerencji
w środowisko naturalne. Przechodząc dalej na wschód, na północy, napotkamy wielkie jeziora północnoamerykańskie. Jest to grupa 5 jezior pochodzenia tektoniczno-lodowcowego na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Niedługo szerzej będę omawiał hydrologię, wtedy do nich wrócę. Wzdłuż wschodniego wybrzeża ciągnie się także długi łańcuch górski, są to wspomniane już Apalachy. Mimo że kiedyś były bardzo potężnymi i wysokimi górami, zostały zerodowane. Najwyższy szczyt Apalachów nieznacznie przekracza 2000 metrów nad poziomem morza. Jest to Mount Mitchell w północnej Karolinie. Szczyt jest najwyższą górą w Stanach Zjednoczonych na wschód od rzeki Mississippi. A skoro jesteśmy w rejonach wschodniego wybrzeża, to chciałbym Wam opowiedzieć kolejną ciekawostkę. W stanie Pensylwania możemy znaleźć miasto widmo. Centralia to miasto górnicze, w którym wydobywało się węgiel. Jednak w 1962 roku doszło do wielkiego pożaru w kopalni. Ten pożar trwa do teraz. Tam po prostu złoże płonie pod ziemią. Porównałbym to do krateru Derweze, wrót piekieł w Turkmenistanie. Pożar w kopalni pod miastem Centralia spowodował, że populacja licząca 1000 osób wyemigrowała. Obecnie w miejscu tym mieszka zaledwie kilka osób. Film Silent Hill nawiązuje do tych wydarzeń, chociaż jego akcja rozgrywa się w innym miejscu. Warto zauważyć, że rejony, o których mówimy, Wielkie Jeziora, Apalachy i okolice, charakteryzują się coraz większym wpływem klimatu morskiego, a więc bardziej wilgotnego, co sprawia, że roślinność nie jest już tak mało urozmaicona jak na prerii. Spotkamy tam lasy klimatu umiarkowanego, bardziej na północy mieszane, w centrum liściaste, im dalej na południe, tym bardziej będą przechodziły w roślinność klimatu zwrotnikowego. Taki klimat panuje na nizinie zatokowej, atlantyckiej i w okolicach Florydy. Obecność oceanów łagodzi klimat na samym półwyspie. Często można znaleźć informacje, że jest tam klimat tropikalny lub subtropikalny. Floryda, zarówno stan, jak i półwysep, ma bardzo niską wysokość nad poziomem morza, jest też bardzo płaska. Britain Hill, położony na wysokości 105 metrów nad poziomem morza, jest najwyższym punktem stanu Floryda. Sam półwysep nie przekracza 100 metrów nad poziomem morza. Floryda ma około 600 km długości i 200 szerokości. Oznacza to, że jeśli chcemy przejechać od najbardziej na południe wysuniętego punktu do granicy ze stanem Georgia, musimy pokonać odległość jak z Zakopanego do Władysławowa nad Morzem Bałtyckim. Mówi się, że Floryda to najbardziej słoneczny stan w USA. Jednak jest to także najbardziej mokry stan, gdzie opady są największe, dodatkowo narażony jest na różne ekstremalne zjawiska pogodowe i może skoro o tym mowa, to rozwinę temat. Z pewnością wiecie, że rejony te nawiedzane są przez potężne cyklony tropikalne. Te mają różne nazwy w zależności od rejonu świata. Huraganem nazywamy zjawisko pogodowe występujące na północnym Atlantyku lub północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego. Pustoszy głównie rejony Meksyku, Karaibów oraz Stanów Zjednoczonych. Najbardziej narażone na działanie huraganu są wyspy takie jak Kuba, Haiti czy Bahamy, oraz wybrzeże Meksyku czy Stanów Zjednoczonych na czele ze stanem Floryda. Takie zjawiska pogodowe wyrywają drzewa, łamią słupy telekomunikacyjne, zrywają dachy, a także zalewają tereny przybrzeżne. Huragan to nie tylko wiatr, ale także intensywne opady deszczu, a także przypływy sztormowe. To ostatnie zjawisko polega na wdzieraniu się wody w głąb lądu przez jej wcześniejsze piętrzenie w płytkich wodach przybrzeżnych. Huragany słabną, kiedy przemieszczą się nad chłodniejsze wody lub ląd. Najsilniejsze huragany w historii cechowały się prędkością wiatru dochodzącą do 300 km na godzinę. Należą do nich m.in. Wilma oraz Katrina z 2005 roku, Irma z 2017 roku czy Dorian z 2019 roku. Huragan Katrina jest jednym z najbardziej śmiercionośnych tego typu zjawisk. Zginęło wtedy ponad 1800 osób. 20 września 1971 roku mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem pogodowym. Huragan Irene, powstały na Atlantyku, po uderzeniu w Nikaraguę w Ameryce Środkowej, odzyskał wystarczającą siłę, by odrodzić się na Pacyfiku. Czyni go to pierwszym znanym huraganem w historii pomiarów, który przeleciał z Oceanu Atlantyckiego na Pacyfik. Po odrodzeniu na Pacyfiku zmieniono mu nazwę z Irene na Olivia. Olivia finalnie uderzyła w Półwysep Kalifornijski, ale z niewielką siłą. Innym zjawiskiem, z którym zmagają się Amerykanie, są tornada.
Trombą powietrzną nazywamy gwałtownie wirującą kolumnę powietrza. Powstaje, kiedy gorące i wilgotne powietrze napotyka zimne i suche. Trąby powietrzne mają postać ciemnego leja połączonego szerszym końcem z chmurą burzową. Między jej centrum a skrajem występuje bardzo duża różnica ciśnienia atmosferycznego. Jest ona przyczyną powstawania wiatru, którego prędkość może przekraczać nawet 400 km na godzinę. Trąby powietrzne w Ameryce Północnej nazywamy tornadami. Tam powstają najsilniejsze tego typu zjawiska. Najwięcej tornad powstaje w Stanach Zjednoczonych, głównie w tzw. Alei Tornad. Jest to pas ciągnący się przez Stany: Teksas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Iowa i Dakota Południowa. Rocznie może wystąpić tam ponad 1000 takich zjawisk. Najsilniejsze tornada mogą przyczyniać się do znacznych zniszczeń infrastruktury. Tornada wyrywają budynki z fundamentów, mogą też porywać duże obiekty, jak na przykład samochody czy drzewa. Warto tutaj przytoczyć przykład z grudnia 2021 roku. Wtedy też w godzinach wieczornych kilka stanów USA nawiedziło ponad 25 tornad, spośród których jedno przebyło ponad 300 km. Niestety musimy liczyć się z tym, że w przyszłości huragany i tornada będą jeszcze silniejsze i gwałtowniejsze, a wszystkiemu winne są zmiany klimatyczne. Im wyższa temperatura atmosfery, im więcej gazów cieplarnianych w niej obecnych, tym intensywniejsze, ekstremalne zjawiska pogodowe nas czekają. Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich 35 lat odnotowano, że liczba cyklonów tropikalnych na świecie, nie licząc północnego Atlantyku, zdecydowanie spadła. Jednak znacznie wzrosło występowanie bardzo silnych zjawisk. I ten trend najprawdopodobniej utrzyma się w przyszłości. Opuśćmy tereny związane ze Stanami Zjednoczonymi, przejdźmy do Ameryki Środkowej. W tej części świata pod wieloma względami przoduje Meksyk. Jest to największe i najludniejsze państwo regionu. Ten kraj, z wyłączeniem półwyspu Jukatan, jest bardzo górzysty. Spotkać tam można kilka różnych łańcuchów górskich o znacznej wysokości. Najwyższym szczytem Meksyku jest Pico de Orizaba, mający 5636 metrów nad poziomem morza. Jest to uśpiony wulkan, który ostatnio wybuchał w XIX wieku, a także trzecia co do wielkości góra Ameryki Północnej i jedno z nielicznych miejsc w Meksyku, gdzie znajdziemy lodowce. Zwrotnik raka skutecznie dzieli ten kraj na strefę umiarkowaną i tropikalną. Na południu temperatury są w miarę stałe przez cały rok i różnią się wyłącznie w zależności od wysokości. Na północy w miesiącach zimowych panują niższe temperatury, tam też występują niższe opady, co sprzyja powstawaniu pustyń. Pustynny jest na przykład Półwysep Kalifornijski, czyli trzeci największy półwysep Ameryki po Labradorze i Jukatanie. Meksykańska pustynia Chihuahua jest jedną z najbardziej biologicznie zróżnicowanych pustyń świata. Zamieszkiwana jest przez największą liczbę gatunków zwierząt. Południe kraju to z kolei tropikalna dżungla i klimat dużo bardziej wilgotny. Niestety wiele lasów tropikalnych wykarczowano przez wydobycie surowców mineralnych. Do Ameryki Środkowej należą jeszcze inne mniejsze państwa leżące na południe od Meksyku, aż do granic z Ameryką Południową. Jak wspominałem, możemy te tereny nazywać Ameryką Centralną. Dodatkowo z Ameryką Środkową wiążemy też kraje wyspiarskie leżące na Morzu Karaibskim i okolicach. Są to archipelagi Bahamów oraz Antyli. Niektórzy umieszczają północną granicę Ameryki Centralnej nie na granicy Gwatemali i Belize z Meksykiem, ale na wysokości przesmyku Tehuantepec, który w najwęższym miejscu ma około 200 km. Z tego punktu widzenia Ameryka Centralna nie jest bardzo szeroka, z wyjątkiem półwyspu Jukatan, jednak ciągnie się przez ponad 2000 km. W XIX wieku pojawiła się idea przekopania się przez przesmyk Tehuantepec, by połączyć ze sobą Atlantyk z Pacyfikiem. Podobny projekt planowano realizować w Nikaragui. Finalnie przekop powstał w Panamie. Kanał Panamski to sztuczna droga wodna o długości 82 km, jest jednym z najważniejszych miejsc Ameryki Środkowej i jedną z najważniejszych dróg morskich na świecie. Został otwarty 15 sierpnia 1914 roku. Tereny Ameryki Centralnej w dużej mierze pokryte są gęstą dżunglą i licznymi łańcuchami górskimi, które łączą się z kordylierami i Andami.
Ja już w kilku materiałach wspominałem, że termin dżungla nie jest do końca adekwatny do lasów Ameryki, w języku fachowym dżungla to określenie zarezerwowane dla lasów Azji Południowo-Wschodniej. Jednak u wielu naukowców się przyjęło, że dżungla to ogólnie lasy równikowe. O takich lasach już opowiadałem w odcinku o Afryce i Ameryce Południowej, więc przejdźmy w okolice Morza Karaibskiego. Bahamy to archipelag niewielkich wysp znajdujących się na południowy wschód od Florydy. Największą wyspą jest Andros, choć nie tam znajduje się stolica państwa Bahamy. Ta stolica to Nassau, leżąca na wyspie New Providence. Mi się to miasto kojarzy z piratami i korsarzami, ten wątek jeszcze za moment rozwinę. Antyle to większy archipelag w rejonie Morza Karaibskiego, dzielący się na Wielkie Antyle i Małe Antyle. Największą wyspą Wielkich Antyli jest Kuba. Z pewnością kojarzycie też Haiti, na której leżą dwa państwa, Haiti i Dominikana. Kiedyś wyspa Haiti nazywana była Hispaniolą. Warto także wymienić Jamajkę, Kajmany, Porto Rico. Do małych Antyli należą na przykład Wyspy Dziewicze. Niektóre niewielkie wyspy tego archipelagu należą do państw Ameryki Południowej. Większość wysp Antyli jest górzysta. Najwyższym szczytem jest Pico Duarte, wznoszący się 3101 metrów nad poziomem morza. Leży w Dominikanie. Klimat wysp jest wilgotny, równikowy lub podrównikowy. Na wyspach występuje wiele ciekawych endemitów. Jak już wspominałem, w tym miejscu stykają się płyty tektoniczne – północnoamerykańska i karaibska. Konsekwencją tego było powstanie dwóch głębokich rowów oceanicznych – kajmańskiego i portorykańskiego. W głębi Milwaukee, w tym drugim, zmierzono głębokość 8376 metrów. Jest to najgłębsze miejsce Oceanu Atlantyckiego. Rów kajmański jest płytszy, ale i tak sięga głębokością ponad 7500 metrów. Karaiby i okolice to obszar narażony na różne niebezpieczeństwa pochodzenia naturalnego. Już wiecie, że często nawiedzany jest przez huragany, jako że jest bardzo aktywny sejsmicznie, częste są też trzęsienia ziemi. I tutaj pozwólcie, że opowiem Wam pewną historię, którą lata temu przedstawiałem w jednym krótkim filmie, ale myślę, że warto ją przytoczyć. Karaiby to obszar związany z piratami. Wiele filmów na ten temat powstało, w okolicach Karaibów było wiele znanych portów, które z piratami się nam kojarzą. Mówiłem już o Nassau, ale można wymienić też Cartagena, Portobello, Veracruz czy Port Royal. I o tym ostatnim posłuchajcie. Port Royal leżał na Jamajce i był pierwszą stolicą wyspy. Został założony przez Hiszpanów w XVI wieku, jednak w 1655 roku Jamajkę zajęli Anglicy. Polityka Anglii sprzyjała szybkiemu rozwojowi miasta, ponieważ wspierało ono piractwo. Ponad połowa mieszkańców utrzymywała się z obsługi korsarzy. Handlowała z rabowanymi przez nich towarami, naprawiała statki i zapewniała marynarzom rozrywkę. Port Royal w ciągu kilku lat stało się najszybciej rozwijającym się miastem w Nowym Świecie. Szacuje się, że w roku 1690 posiadało około 6,5 tysiąca mieszkańców, a ponad 2 tysiące domów było z cegły, część z nich posiadała kanalizację. Świadczyło to o wielkiej zamożności miasta. Nie przesadzę, jeśli powiem, że była to najbogatsza osada w Indiach Zachodnich. O Port Royal mówiło się miasto nierządu i rozpusty. Watykan uznał je za najbardziej rozpustne na świecie. Jeden z odwiedzających kapitanów napisał o nim tak: w Port Royal jest tyle prostytutek, że jest prawie niemożliwe ucywilizować miasto, ponieważ są jego chodzącą zarazą. Dokładnie 7 czerwca 1692 roku o godzinie 11:43 nadeszło trzęsienie ziemi. Cały świat uznał, że na Port Royal spadła kara boska i pochłonął je ogień piekielny. Jamajka leży na granicy trzech płyt tektonicznych. Wspomnianych już płyty karaibskiej, północnoamerykańskiej, a między nimi znajduje się niewielka mikropłyta Gonawę. Nie da się dokładnie określić, jak silne trzęsienie ziemi uderzyło w wyspę, jednak na podstawie zniszczeń szacuje się, że miało ono magnitudę M7,5. Wiemy także, że składało się z trzech wstrząsów, każdy był silniejszy od poprzedniego. Port Royal był zbudowany głównie na piaszczystych glebach. Kiedy nadeszło trzęsienie, większa część miasta osunęła się do morza. Nieliczni ocaleli relacjonowali, że ziemia się rozstępowała, po czym szczeliny zamykały się, grzebiąc ludzi żywcem.
Jakby tego było mało, trzęsienie ziemi sprawiło, że powstała olbrzymia fala tsunami, która uderzyła zaraz po wstrząsie. W kilkadziesiąt sekund zginęło co najmniej 2000 ludzi, kolejne 3000 w kilka dni po katastrofie wskutek odniesionych ran. Miasto próbowało się podnieść, jednak po kilku pożarach i kolejnych trzęsieniach ziemi ostatecznie przestało istnieć w 1722 roku. Obecnie znajduje się tam stanowisko archeologiczne, gdzie można znaleźć bardzo ciekawe przedmioty. Przykładem może być mosiężny zegarek, który przebadano promieniami rentgena. Zatrzymał się on na godzinie 11:43 i dlatego wiemy, o której godzinie trzęsienie ziemi zniszczyło miasto. Jednak znalezisko z lat 60. XX wieku chciałby znaleźć każdy fan pirackich przygód. Skrzynię pełną srebrnych monet. I tym pirackim akcentem zakończmy naszą podróż po Karaibach. Geografię z grubsza poznaliśmy, jednak chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do kwestii hydrologicznych. Rzeki i jeziora Ameryki chciałbym omówić osobno. Często mówi się, że najdłuższą rzeką Ameryki Północnej jest Mississippi, wpadająca do Zatoki Meksykańskiej. I owszem, kiedy weźmiemy pod uwagę jej dopływ Missouri, to łącznie ma długość około lub ponad 6000 km. Nie będę podawał w tym wypadku dokładnej wartości, ponieważ pomiary są bardzo różne. Kiedy pisałem scenariusz do tego odcinka, widziałem co najmniej 5 różnych wartości, pokazujących długość łączną rzek Mississippi i Missouri. Jednak zazwyczaj rozdziela się te rzeki, a wtedy najdłuższą rzeką Ameryki staje się Mackenzie, wpadająca do Oceanu Arktycznego. Ma ona 4240 km. Co ciekawe, sama rzeka Mississippi nie jest nawet drugą najdłuższą rzeką Ameryki, ponieważ jej dopływ Missouri, według pomiarów, jest od niej dłuższy. Innymi rzekami, na jakie warto zwrócić uwagę, są rzeka Yukon, czyli najdłuższa rzeka Alaski, mająca prawie 4000 km. Była ona mocno eksploatowana podczas słynnej gorączki złota. O rzece Colorado już wspominaliśmy podczas omawiania Wielkiego Kanionu. Ma ona ponad 2300 km i zazwyczaj kojarzymy ją z terytorium Stanów Zjednoczonych, jednak na końcowym odcinku płynie ona przez Meksyk i uchodzi do Zatoki Kalifornijskiej. Na rzece Colorado wybudowano słynną zaporę Hoovera w latach 1931-36. W chwili ukończenia była zarówno największą na świecie elektrownią wodną, jak i największą na świecie konstrukcją betonową. Zapora pojawiła się w wielu filmach czy grach komputerowych. Jako przykłady filmów mogę podać takie produkcje jak Superman, Wakacje w Vegas, Transformers czy San Andreas. W filmie o kanale panamskim powiedziałem wam, że rzeka Chagres przez powstanie kanału jest rzeką, która wpada do dwóch oceanów. Jeden z widzów podał w komentarzu podobny przykład z Ameryki Północnej. North Two Ocean Creek to górski potok w stanie Wyoming, który w pewnym miejscu rozdziela się na dwie rzeki. Atlantic Creek i Pacific Creek. Atlantic Creek prowadzi do rzeki Yellowstone, a potem do Missouri i Mississippi, wpadając finalnie do Atlantyku. Pacific Creek wpada do rzeki Snake, a potem do Kolumbii, która odprowadza wodę do Pacyfiku. Ważną rzeką Ameryki jest rzeka Świętego Wawrzyńca, stanowiąca główny odpływ wody z wielkich jezior. Przez to ma ona drugi największy przepływ z rzek Ameryki. Uchodzi rozległym estuarium do Oceanu Atlantyckiego, a dokładniej do jego części nazwanej Zatoką Świętego Wawrzyńca. Rzeka wyznacza granicę kanadyjsko-amerykańską. W estuarium rzeki znajduje się bardzo ciekawa latarnia morska zwana Prince Shoal, do której dostać się można tylko ze statku. Przenieśmy się w rejony Meksyku. Teoretycznie górzysty teren sprzyja powstawaniu rzek, jednak jak się okazuje, są one rozłożone na wyżynie meksykańskiej nierównomiernie i w wielu obszarach kraju jest problem z dostępem do słodkiej wody. Największą rzeką Meksyku jest Rio Grande. Początkowo płynie przez tereny górzyste w Stanach Zjednoczonych, później stanowi granicę między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Wpada ona do Zatoki Meksykańskiej, choć większość rzek Meksyku, bo aż 2/3, wpada do oceanu spokojnego. Przejdźmy do omówienia jezior. Tych w Ameryce jest wiele. Jeziora Górne, Huron i Michigan to drugie, czwarte oraz piąte jeziora świata pod względem powierzchni. Te trzy jeziora razem z jeziorem Erie oraz Ontario tworzą tak zwane Wielkie Jeziora Ameryki Północnej. Leżą w większości na terytorium Stanów Zjednoczonych. Wyznaczają także część granicy z Kanadą. Są one ze sobą połączone, choć nie wszystkie leżą na tym samym poziomie. Odprowadzają wodę do Atlantyku poprzez wspomnianą rzekę Świętego Wawrzyńca.
Wielkie jeziora to największa grupa jezior słodkowodnych na Ziemi pod względem całkowitej powierzchni i druga pod względem całkowitej objętości, zawierająca 21% słodkiej wody powierzchniowej na świecie. Większą objętość ma tylko jezioro Bajkał. Zazwyczaj mówi się o Jeziorze Górnym, że jest drugim po Morzu Kaspijskim największym jeziorem świata i największym słodkowodnym. Jednak jako, że jezioro Michigan i Huron są połączone i są na tym samym poziomie, można także powiedzieć, że to one dzierżą te tytuły. Wielkie jeziora mają pochodzenie częściowo tektoniczne, częściowo polodowcowe. W takiej formie, jakie są znane dziś, zaczęły się formować pod koniec ostatniego okresu zlodowaceń. Należy tutaj wspomnieć o połączeniu jeziora Erie z Ontario poprzez rzekę Niagara mającą 55 km. Na niej znajduje się jeden z najbardziej znanych wodospadów Ameryki i świata. Co ciekawe, Stany Zjednoczone mają aż 2 wodospady w pierwszej dziesiątce najwyższych wodospadów świata, jednak nie znajdują się one na kontynencie amerykańskim, tylko na Hawajach. Najwyższym na kontynencie i 16. wodospadem świata jest wodospad Colonial Creek znajdujący się w stanie Waszyngton. Niagara jest 11. wodospadem świata pod względem odprowadzanej objętości wody. W każdej sekundzie przepływa przez niego średnio ponad 2400 metrów sześciennych wody, jednak okresowo wodospad może odprowadzać nawet 6000 metrów sześciennych na sekundę. Wodospad jest stosunkowo młody w skali geologicznej, rzeka Niagara powstała około 12 tysięcy lat temu. Szacuje się, że w ciągu następnych 50 tysięcy lat w wyniku erozji wodospad Niagara przesunie się w kierunku jeziora Erie i finalnie przestanie istnieć. Wodospad Niagara składa się tak naprawdę z 3 wodospadów, największy z nich, wodospad Podkowa, leży na granicy amerykańsko-kanadyjskiej. Należy także wspomnieć jeziora kanadyjskie. Przez obecność lodowca w pleistocenie na terenie tego kraju powstało wiele różnych jezior. Największe jeziora Kanady, z wyłączeniem wielkich jezior amerykańskich, które leżą na południowej granicy tego kraju, to Wielkie Jezioro Niedźwiedzie, Wielkie Jezioro Niewolnicze oraz Winnipeg. To ostatnie jezioro kiedyś było częścią wiele większego zbiornika. Na początku holocenu, kiedy epoka lodowcowa chyliła się ku końcowi, topniejący lód sprawiał, że powstawało wiele tak zwanych jezior proglacjalnych, czyli takich, które usytuowane były na przedpolu lodowca. Największym z nich było jezioro Agassiz, które powstało na terenach obecnej środkowej Kanady oraz stanów Minnesota i Dakota Północna. Był to w tamtych czasach największy słodkowodny akwen na Ziemi. Mimo że jezioro nie było głębokie, to znajdowało się w nim więcej wody niż obecnie we wszystkich jeziorach na świecie. Jego stan stale się zmieniał, ale największy obszar, jaki zajmował, był równy powierzchni dzisiejszego stanu Kalifornia. 8200 lat temu lodowiec zaczął się gwałtownie cofać, a lodowe zapory, które ukształtowały brzegi jeziora, były coraz słabsze. Jedna z nich nie wytrzymała naporu i pękła. Ogromne ilości wody zostały uwolnione, a jezioro zaczęło się opróżniać. Szacuje się, że wypływ wody trwał nieustannie przez kilkanaście miesięcy. Była to największa i najdłuższa powódź w holocenie. Co najmniej kilka tysięcy kilometrów sześciennych wody, częściowo przez rzekę Świętego Wawrzyńca, spływała do Oceanu Atlantyckiego. Z jezior warto także zwrócić uwagę na jezioro Nicaragua, znajdujące się w Ameryce Środkowej. Jest ono 19. największym jeziorem świata. Ma pochodzenie tektoniczne, otacza go wiele wulkanów. Jest ono położone zaledwie 20 km w linii prostej od Pacyfiku. Pacyfik jest na tyle blisko, że można go zobaczyć z gór największej wyspy na jeziorze. Jezioro to od lat było brane pod uwagę w projekcie budowy kanału z Pacyfiku na Atlantyk. Taki projekt powstał jeszcze przed budową kanału panamskiego, ale także obecnie budzi zainteresowanie. 10 lat temu Chiny chciały stworzyć konkurencję dla Panamy, ale finalnie wycofały się z tego projektu. Podziękowania dla patronów. Tworzenie takiego kanału, jaki ja tworzę, wymaga ode mnie ciągłego rozwoju. Dlatego też obecnie studiuję paleobiologię, by merytorycznie ten kanał stał na najwyższym poziomie. Rozwój oczywiście wiąże się także ze sprzętem i różnego rodzaju inwestycjami. Do tej pory nagrywałem głównie wideo, jednak ostatnio pojawiają się długie treści, gdzie niepotrzebny jest aparat, ale najwyższa jakość dźwięku. Z tego też powodu zakupiłem takie oto urządzenie, rejestrator dźwięku.
przyszło do mnie niedawno, jednak film, który oglądacie obecnie, jest nagrywany właśnie na tym urządzeniu. Nie ta konkretna scena, ale reszta narracji, owszem. Teraz czas kupić najwyższej klasy mikrofon, żebyście mogli cieszyć się dobrym dźwiękiem. To wszystko jest możliwe dzięki wsparciu moich patronów. Dzięki odłożonym pieniądzom z Patronite. Nie muszę się długo zastanawiać nad zakupem koniecznego sprzętu. Po prostu, gdy jest to konieczne, to to robię. Przystępując do grona patronów, nie tylko przyczyniasz się do popularyzacji nauki, ale także sprawiasz, że realnie mogę myśleć o realizacji lepszych, dłuższych i bardziej profesjonalnych odcinków. Zamierzam reaktywować serię Historia Ziemi, z tego co wiem, to jest to ulubiona seria wielu z Was, i nagrać ją w taki sposób jak serię Kontynenty i Oceany Świata. Bez patronów nie byłoby to możliwe, więc przyjmijcie ode mnie szczere podziękowania. Jeśli chciałbyś wstąpić do grona patronów, zapraszam do opisu tego filmu. Dzięki za wsparcie, wracajmy do Ameryki Północnej. Paleogeografia i geografia już omówione, tylko co na tych terenach żyło i żyje? Zróbmy przegląd wymarłej i żyjącej fauny, jaka związana jest z Ameryką Północną. Dodam tylko, że miałem jeszcze większy dylemat, co omówić, niż w filmie o Ameryce Południowej, a to dlatego, że Ameryka Północna słynie z wielu ciekawych zwierząt. Niektóre wymarłe omówię formacjami. Występują tam całe formacje skalne, z których pochodzą bardzo sławne zwierzęta. Dodatkowo o wielu z nich już opowiadałem w osobnych, specjalnie poświęconych im odcinkach. Tutaj niektóre tylko wymienię, o niektórych wspomnę jakąś ciekawostkę. Jeśli jednak temat Was interesuje, koniecznie rzućcie okiem do opisu filmu. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie znajdziemy stanowiska paleontologiczne, gdzie odkryto skamieniałości fauny ediakarskiej, o której Wam opowiadałem w odcinku uzupełniającym do historii Ziemi. W Kanadzie znajduje się bardzo sławne kambryjskie stanowisko paleontologiczne, które nazywamy Burgess Shell. Odkryto je w 1909 roku w górach skalistych w obrębie Parku Narodowego Yoho. Mniej więcej 510-505 milionów lat temu istniało w tym miejscu tropikalne, płytkie morze. Znaleziono tam wiele bardzo dobrze zachowanych kambryjskich zwierząt. Są oczywiście różnego rodzaju gąbki, pierścienice, mięczaki czy trylobity, ale także gatunki bardzo dziwne, znacznie różniące się od dzisiejszych organizmów. Warto wspomnieć halucygenie, pikaje czy pierwszego większego drapieżnika Anomalocaris. O nim znajdziecie odcinek na kanale. I choć dziś mianem Burgess Shell nazywa się czasami także siostrzane stanowiska zawierające podobne skamieniałości, to jednak pierwotne powinniśmy wiązać z Kanadą. Innym szczytowym drapieżnikiem z Ameryki był dewoński Dunkleosteus. I owszem, żył także w innych miejscach, ale amerykańskie skamieniałości ze stanu Ohio są zdecydowanie największe. Można je oglądać w Cleveland. O tej wielkiej rybie znajdziecie materiał na kanale, a w mojej książce Zanim pojawiły się dinozaury możecie przeczytać ciekawy wywiad dotyczący tematu. Ważnym paleontologicznym złożem skamieniałości jest Mason Creek. Znajdziemy tam okazy z późnego karbonu. 300 milionów lat temu teren ten przykrywała rozległa, pełna życia delta rzeczna. Powstały tam wyjątkowe warunki do zachowania się wielu różnych gatunków roślin i zwierząt, które dają nam obraz tego świata sprzed milionów lat. Co ciekawe, powstałe skamieniałości zlokalizowane są w tak zwanych konkrecjach. Są bardzo twarde i nie da się ich rozbić młotkiem geologicznym lub przeciąć piłą. By dostać się do skamieniałości, korzysta się z metody naprzemiennego zamrażania i rozmrażania konkrecji. Po kilku takich cyklach sama pęka dokładnie w miejscu, gdzie znajduje się skamieniały okaz zwierzęcia. Znaleziono tam na przykład skorpiony, krocionogi, skrzypłocze, a także rekiny. I tutaj zaznaczmy, że rekiny są rybami chrzęstno-szkieletowymi i ich skamieniałości, nie licząc zębów, są rzadkie. W Mason Creek zachowały się one doskonale. W konkrecjach można wypatrzeć chrzęstny szkielet, a nawet tkanki miękkie. Jednak jednym z najciekawszych, a jednocześnie najdziwniejszych zwierząt na Ziemi jest Tuli Monstrum, które stało się wizytówką tego miejsca. To swoisty dziwoląg. Klasyfikacja tego zwierzęcia budziła i nadal budzi kontrowersje. Oczywiście mam odcinek o tym zwierzęciu, więc serdecznie Was do niego zapraszam.
Jeśli chodzi o erę paleozoiczną, to należy także wspomnieć Dimetrodona, który żył pomiędzy 290 a 270 milionów lat temu we wczesnym i środkowym Permie. Skamieniałe kości tych zwierząt posiadających żagiel znajdywano głównie w Stanach Zjednoczonych, dokładniej w Teksasie, Oklahomie, Nowym Meksyku, Arizonie, Utah oraz Ohio. Jeden gatunek pochodzi z Kanady. Przejdźmy do ery mezozoicznej. Skały mezozoiku są powszechne w Ameryce Północnej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Znaleziono tam setki różnych ciekawych zwierząt, w tym dinozaurów. Jeśli chodzi o trias, to może wymieńmy dwa ciekawe pseudozuchy, czyli postozucha oraz jego ofiarę desmatozucha. Ofiarą postozucha mógł także padać dinozaur Celophis. To jeden z najlepiej poznanych wczesnych dinozaurów. Znaleziono mnóstwo szkieletów. Teteropody dorastały do 3 metrów długości. Jeśli chodzi o Jurę, to nie można nie wspomnieć górnojurajskiej formacji Morrison, z której pochodzą takie sławne dinozaury jak allozaur, ceratozaur, torwozaur, stegozaur, a także sauropody na czele z diplodokiem, brachiozaurem, apatozaurem czy brontozaurem. Z kredy nie mógłbym nie wymienić formacji Hell Creek, do której mam szczególny sentyment z wielu względów. Umieściłem ją na puzzlach, które znajdziecie w moim sklepie. To jedyne tego typu puzzle w Polsce, a być może i na świecie. O Hell Creek robiłem także film. Z dinozaurów znalezionych w tym miejscu warto wspomnieć najbardziej znanego dinozaura, czyli tyranozaura, ale Hell Creek wiążemy także z ankylozaurem, triceratopsem, pachycefalozaurem, edmontozaurem czy dakotaraptorem. Dodatkowo znaleziono tam jednego z największych pterozaurów, jaki istniał, Quetzalcoatla, który nawiasem mówiąc został nazwany na cześć jednego z azteckich bogów. Miejsce, o którym wam już opowiadałem, Tanis, także należy do formacji Hell Creek. Z innych jurajskich i kredowych dinozaurów znajdywanych w innych miejscach wymieńmy chociażby Dilophosaura, Utahraptora, Deinonycha, Albertozaura, Gorgozaura. Koniecznie jeśli chodzi o mezozoik musimy wymienić też nie dinozaury. Pamiętacie jak wspominałem wam o Morzu Kredy, które rozdzielało Laramidię i Apalachię? Otóż w tym morzu żyło wiele bardzo ciekawych zwierząt, niektóre z nich były rekordowe. Można tutaj wymienić największego żółwia Archelona, zwierzęta morskie o najdłuższych szyjach, czyli należące do plezjozaurów Elasmozaury, czy jedne z największych krokodylomorfów jakie żyły na Ziemi, Deinozuchy. W tych wodach można było spotkać też drapieżne mozazaury, czy bardzo ciekawą rybę kostno-szkieletową Xiphactinus. Ta ryba reprezentowana jest przez bardzo ciekawą skamieniałość, zwaną ryba w rybie. 4-metrowy Xiphactinus krótko przed swoją śmiercią połknął inną dużą rybę o długości 1,8 metra. Szkielety obu ryb świetnie się zachowały. Najprawdopodobniej mniejsza ryba po połknięciu walczyła jeszcze o życie i uszkodziła jakiś ważny narząd wewnętrzny drapieżnika, co doprowadziło do jego śmierci. Przejdźmy do ery kenozoicznej. Jeśli chodzi o tę erę, to zazwyczaj pierwsze skojarzenia dotyczące Ameryki związane są z fauną pleistoceńską, jednak chciałbym wymienić choć kilka ciekawostek z wcześniejszych epok. Na przełomie oligocenu i miocenu na terytorium Ameryki Północnej żył Deodon, którego czasami określa się nazwą piekielna świnia. Zwierzęta te miały potężną żuchwę i zęby, za pomocą których mogły kruszyć nawet kości. Dorastały do 3 metrów długości i osiągały niemal 2 metry w kłębie. To wymarłe zwierzę pod względem wyglądu może przypominać nam dzisiejsze guźce, jednak deodony nie były blisko spokrewnione z guźcami, bliżej im było do waleni czy hipopotamów. W kenozoiku można było także spotkać w Ameryce różnych krewniaków nosorożców. Jeśli oglądaliście animację Epoka Lodowcowa, to pewnie kojarzycie Megaceratopsa, tylko zaznaczmy, że to było zwierzę żyjące w eocenie, czyli jest ponad 30 milionów lat starsze niż epoka lodowa. Megaceratops przypominał nosorożca, ale był od niego większy. Porównać wielkościowo można go z dzisiejszymi słoniami afrykańskimi. Charakterystyczną cechą tych zwierząt była para tępych rogów usytuowana nad pyskiem.
Eohippus to wymarły rodzaj małych zwierząt należących do rodziny koniowatych. My koniowatych nie kojarzymy z Ameryką Północną, jednak żyły one na tym kontynencie. Sam rodzaj equus, do którego należy dzisiejszy koń, pierwotnie wyewoluował w Ameryce Północnej, jednak krewni koni wymarli na tym kontynencie na początku Holocenu. Dopiero w XV-XVI wieku Europejczycy ponownie przywieźli konie do Ameryki. Na wybrzeżach amerykańskich, szczególnie w rejonach Zatoki Meksykańskiej, znaleźć można także liczne zęby wymarłych rekinów, w tym zęby megalodona. I tutaj ciekawostka, zęby tych zwierząt z różnych części świata mogą mieć różną barwę. Tutaj widzicie dwie repliki, jakie są dostępne w moim sklepie internetowym. Zęby żółte i pomarańczowe najczęściej znajduje się w okolicach Chin czy Indii, natomiast szare lub nawet czarne pochodzą z Ameryki. Kiedy doszło do połączenia Ameryki Północnej z Południową, nastąpiła wielka amerykańska wymiana fauny. Wymiana ta nie była jednolita i zdecydowanie więcej zwierząt wyemigrowało do Ameryki Południowej niż na odwrót, jednak udaną ekspansję do Ameryki Północnej miały na przykład drapieżny ptak Titanis należący do fororaków oraz różne gatunki leniwców naziemnych. Co ciekawe, mimo że te zwierzęta kojarzymy z Pleistocenem, to jeszcze 5000 lat temu pewne gatunki leniwców żyły na takich wyspach jak Kuba czy Haiti. Wyginęły one całkowicie, kiedy na tych wyspach pojawił się człowiek. Z dziś żyjących zwierząt, które wykorzystały pomost lądowy, możemy wymienić jeżozwierze, pancerniki czy oposy, które należą do torbaczy. Czyli jakby ktoś was kiedyś pytał o torbacze, to nie żyją tylko w Australii, można je spotkać w obu Amerykach, egzystują nawet na północnych skrawkach Kanady czy na Alasce. Przejdźmy do Pleistocenu, bo żyło wtedy wiele ciekawych zwierząt. Na kontynencie amerykańskim żyły kiedyś mamuty, mastodonty, niedźwiedzie krótkopyskie, wilki straszne, koty szablastozębne ze smilodonem na czele. Wiele ciekawych znalezisk odkrywanych jest w wiecznej zmarzlinie. Tutaj można przywołać chociażby znalezisko sprzed 2 lat. Podczas poszukiwania złota w pobliżu miasta Dawson City w Kanadzie, górnicy odkryli zamarznięte zwierzę. Okazało się, że były to prawie kompletne szczątki młodego mamuta włochatego, najprawdopodobniej samicy. Zginęła i została zakonserwowana w wiecznej zmarzlinie około 30 tysięcy lat temu. Odkrycie tego mamuciątka jest wyjątkowe pod wieloma względami. Jest to najlepiej zachowany mamut włochaty znaleziony w Ameryce Północnej. Jednak w Ameryce mamy także inne ciekawe stanowiska pleistoceńskie i nie mógłbym nie wymienić La Brea, czyli naturalnych jezior asfaltowych znajdujących się w Los Angeles. Lista organizmów, jakie tam znaleziono na czele z dużymi ssakami, jest ogromna i dała nam wiele wiedzy potrzebnej do rekonstruowania pleistoceńskiego życia. Zwierzęta wchodziły do tych jeziorek i nie mogły się z nich wydostać przez lepki asfalt. Następnie drapieżniki wchodziły, aby zjeść uwięzione zwierzęta i również wpadały w pułapkę. W ten sposób zginęło tam wiele zwierząt należących do różnych ogniw łańcucha pokarmowego. Jeśli chodzi o obecnie żyjące zwierzęta, to też jest ich wiele i postanowiłem tutaj nie wymieniać wszystkich, bo podejrzewam, że je znacie. Wybrałem kilka ciekawszych, nietypowych i postanowiłem je w kilku słowach opisać. Zależy mi, żeby was czymś zaskoczyć. Z pewnością wiecie, że terytorium tajgi to doskonała kryjówka niedźwiedzi gryzli. Warto wiedzieć, że gryzli to podgatunek niedźwiedzi brunatnych. Jednak Ameryka to także niedźwiedzie polarne, które spotkamy na północy. Churchill to niewielkie miasteczko położone w Kanadzie nad Zatoką Hudsona, które stało się światową stolicą niedźwiedzi polarnych. Jak to możliwe? Jesienią, gdy Zatoka Hudsona w dużej mierze pokryta jest warstwą lodu, dziesiątki niedźwiedzi polarnych wędrują po lodzie, niejako omijając miasteczko, co znane jest jako sezon niedźwiedzi. Jego szczyt przypada na październik i listopad, wtedy też organizowane są wycieczki autokarowe, podczas których pojazdy podjeżdżają jak najbliżej zwierząt, by pokazać je turystom. Jako ciekawostkę dodam, że niedźwiedzie polarne z brunatnymi mogą się krzyżować, mimo że formalnie nie należą do tego samego gatunku. A czy zastanawialiście się kiedyś, czy można przeżyć zamrożenie ciała? Posłuchajcie o żabie leśnej, która żyje głównie na terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jest to żaba, którą spotkać można najdalej na północy. Kiedy temperatury spadają poniżej zera, przechodzi ona w stan hibernacji, a jej krew oraz inne tkanki zamarzają. Po zamrożeniu przestaje oddychać, a serce przestaje bić. Specjalne cukry we krwi oraz mocznik gromadzony w tkankach chronią ją przed tworzeniem się kryształków lodu w komórkach.
Żaba leśna może przetrwać wiele zimowych cykli zamrażania i rozmrażania, jeśli tylko nie zamarza więcej niż 65% wody w jej organizmie. Charakterystycznym składnikiem świata zwierząt prairie były bizony amerykańskie, zachowane współcześnie głównie w obszarach chronionych występujących na wielkich równinach. Bizon to największy obecnie ssak lądowy Ameryki Północnej, dorasta do 2-3 metrów długości, a największe osobniki mogą ważyć nawet ponad tonę. Na amerykańskich preriach można spotkać drugiego najszybszego ssaka lądowego. Szybszy od niego jest tylko gepard. Rodzina widłorogich wyewoluowała około 17 milionów lat temu. Widłoróg amerykański to jedyny współczesny przedstawiciel tej rodziny. Najbliższymi obecnie żyjącymi krewnymi tych zwierząt nie są antylopy, pomimo używanej kiedyś nazwy antylopa widłoroga, lecz żyrafy i okapi. Widłoróg jest ciekawym przykładem zwierzęcia, które w toku ewolucji przystosowało się do zagrożeń, jakich już obecnie nie ma. Widłorogi rozwijają prędkość do 90 km na godzinę, to niewiele mniej niż żyjące dziś geparty. Prawdopodobnie wykształcenie takiego przystosowania służyło ucieczce przed drapieżnikami, jednak żaden z obecnych drapieżników północnoamerykańskich nie jest taki szybki. Wrogiem widłoroga był szybki ssak, gepard amerykański, który wymarł 12 tysięcy lat temu. Pozostając w temacie szybkiej ucieczki, pamiętacie Strusia pędzi wiatra ze Zwariowanych melodii? A wiecie, że ten super szybki ptak nie jest strusiem? W oryginale nazwa Strusia pędzi wiatra brzmi Roadrunner i wywodzi się wprost od nazwy gatunku ptaka Great Roadrunner. Po polsku nazywamy tego ptaka kukawką kalifornijską. Kukawki słabo latają, większość życia spędzają na ziemi, potrafią bardzo szybko biegać. Jednak w realnym życiu kojotom zdarza się upolować kukawkę. Idąc dalej na południe, w wodach Zatoki Meksykańskiej spotkamy skrzypłocze, czyli bardzo dziwne stawonogi, które często określa się jako żywe skamieniałości. Skrzypłocze mają wygląd twarzołapa z obcego, jednak mogą ratować ludzkie życie dzięki ich niezwykłej niebieskiej krwi. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam do dedykowanego odcinka o tych zwierzętach, a my przejdźmy do kolejnej ciekawostki. Z przedziwnych zwierząt meksykańskich muszę powiedzieć Wam o ambystomie meksykańskiej i jej larwalnej postaci aksolotlu. Ambystoma jest endemicznym gatunkiem drapieżnego płaza. Występował on naturalnie jedynie w dwóch jeziorach na południe od miasta Meksyk. Obecnie spotkać go można tylko w jednym, drugie zostało osuszone. Aksolotle są zdolne do rozmnażania, co jest bardzo rzadką cechą u form larwalnych. W warunkach naturalnych aksolotl nie przekształca się w formę lądową z powodu braku tyroksyny wytwarzanej w tarczycy. Te zwierzęta osiągają do 30 cm długości i kiedyś z pewnością dostaną swój odcinek w serii Najdziwniejsze zwierzęta świata. A czy wiecie, że na Karaibach żyją syreny? Krzysztof Kolumb jako pierwszy Europejczyk zaobserwował manaty u wybrzeży dzisiejszej Dominikany i uznał je za mityczne syreny. Syreny jednak nie były piękne. Kronikarz Kolumba opisał je jako bardzo brzydkich mężczyzn z ogonem zamiast nóg. Stwory te wydawały dziwne dźwięki, pływały w pobliżu lądu i posilały się ludźmi, szczególnie Indianami. Po morderstwie nie zjadały całego ciała, tylko oczy, nos, palce oraz narządy płciowe. Podobne opowieści krążyły wśród uczestników innych, późniejszych wypraw do Nowego Świata, a jak się okazuje, podróżnicy natknęli się na manaty, czyli jedne z najspokojniejszych, najinteligentniejszych i najmniej agresywnych zwierząt na Ziemi. Zwierzęta te mają wydłużone ciało, silne mięśnie oraz mocne kości. Wyglądem przypominają morsy, jednak nie mają z nimi wiele wspólnego, w przeciwieństwie do nich nigdy nie wychodzą na ląd. I przede wszystkim, manaty nie mogły polować na ludzi, ponieważ są roślinożerne. Więcej o syrenach i manatach możecie dowiedzieć się z mojego materiału na ten temat. To może jeszcze coś o bezkręgowcach. Zastanawialiście się czasem, po ugryzieniu jakiego owada odczujecie największy ból? W Kostaryce, Panamie, Hondurasie i Nikaragui, choć także w Ameryce Południowej, mieszkają mrówki o nazwie Paraponera clavata. Można je spotkać głównie w nizinnych lasach. Długość ich ciała wynosi od 1,8 do około 2,5 cm, co sprawia, że są jednymi z największych mrówek na świecie. Czasami nazywa się te mrówki mrówkami 24-godzinnymi, ponieważ po ich ugryzieniu człowiek przez około dobę odczuwa
ogromny ból. Entomolog Justin Schmidt, który stworzył skalę bólu po urządleniach owadów, porównał skutki ukąszenia mrówki do stąpania po rozżarzonych węglach z dodatkowo wbitymi w stopę gwoździami. Po ugryzieniu mrówki mogą wystąpić u ludzi halucynacje, dezorientacja czy paraliż mięśni. Ameryka Północna najprawdopodobniej została zasiedlona przez człowieka pomiędzy 15 a 25 tysięcy lat temu. Człowiek miał przejść z rejonów Syberii do Ameryki Północnej przez pomost lądowy w okolicach Beringi. Jednak istnieje wiele kontrowersji w tym temacie i co jakiś czas pojawiają się kolejne artykuły dolewające oliwy do ognia. Znajdywano na przykład szczątki zwierząt wydatowane na 130 tysięcy lat, które wydają się obrobione przez ludzi. Na kościach znajdują się rzekome ślady kamiennych narzędzi. Jakiś czas temu głośno było także o podobnym odkryciu sprzed 37 tysięcy lat. Mamy jeszcze wiele do odkrycia w tym temacie, choć badania genetyczne wskazują, że ludzie nie zasiedlili Ameryki wcześniej niż 23 tysiące lat temu. Najwcześniejsze niewątpliwe ślady ludzi w Ameryce Północnej pochodzą sprzed około 23-21 tysięcy lat. To skamieniałe odciski stóp na dnie wyschniętego jeziora w Nowym Meksyku. Odkryto je w 2021 roku. Warto tutaj wspomnieć o kulturze Clovis. To prehistoryczna kultura wczesnych mieszkańców Ameryki Północnej. Stanowiska kultury Clovis zostały odnalezione głównie na terenach Stanów Zjednoczonych, ale także w Meksyku oraz Ameryce Środkowej. W większości stanowisk kultury Clovis znajdywano kości i artefakty świadczące o miejscach zabijania lub oprawiania zwierzyny. Najstarsze takie stanowiska mają 13 tysięcy lat. Pierwotni mieszkańcy Ameryki dali początek trzem różnym grupom ludności tubylczej, jakie przetrwały do dziś. Indian na pewno kojarzycie. Nazwa Indianie została nadana rdzennym ludom Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, który błędnie sądził, że dopłynął do wschodnich wybrzeży Indii. Przez to obecnie mieszkańców Indii nie nazywamy Indianami, choć tak nakazywałaby logika. Jest to najliczniejsza i jednocześnie najbardziej zróżnicowana grupa ludności tubylczej spośród zamieszkujących Amerykę. My często kojarzymy Indian z kolorowymi piórami, pewnie przez stereotypy, jakie pojawiały się w różnych filmach czy bajkach. Jednak Indianie północnoamerykańscy są bardzo zróżnicowani. Dodajmy, że Aztekowie, Majowie czy inne plemiona żyjące w rejonach Ameryki Środkowej, a także mieszkańcy Ameryki Południowej, to także Indianie. Temat zostawię, ponieważ o ile o Aztekach, Majach czy Inkach mam pewne pojęcie, to Indianie północnoamerykańscy związani ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą to nie jest temat mi bliski. Dwie pozostałe grupy ludności tubylczej to Inuici, którzy mieszkają w rejonach arktycznych, oraz Aleuci, których powinniśmy kojarzyć z archipelagiem Aleutów, Półwyspem Alaska i Wyspami Komandorskimi. Na pewno spotkaliście się z twierdzeniem, że Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Uważa się, że 12 października 1492 roku Kolumb przybył do brzegów Ameryki, odkrywając nieznany dotąd ląd, choć sam myślał, że dopłynął do wybrzeży Indii. W rzeczywistości tego dnia Krzysztof Kolumb wylądował na wyspie San Salvador, jednej z wysp Bahamów. Ostatecznie w trakcie swojej pierwszej i drugiej wyprawy Kolumb odkrywał jedynie wyspy karaibskie, w tym Haiti, Puerto Rico, Kubę czy Jamajkę. Do wybrzeży Ameryki Południowej dopłynął dopiero podczas trzeciej wyprawy w 1498 roku. Z kolei czwarta wyprawa zaowocowała odkryciem Ameryki Północnej. Było to w 1502 roku. Aczkolwiek obecnie uważa się, że to Wikingowie, będący znakomitymi żeglarzami, odkryli Amerykę kilka wieków przed Kolumbem. Najprawdopodobniej dopłynęli oni do Nowej Funlandii około 1000 roku naszej ery. Wyprawą kierował znany Wiking Leif Erikson, który nazwał ten kraj Winlandią. W Ameryce Północnej znajdują się łącznie 22 państwa. W kontynentalnej Ameryce znajdziemy 10 państw. Są to Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk, Gwatemala, Belize, Salwador, Honduras, Nikaragua, Kostaryka i Panama. Jeśli chodzi o wyspy, to największymi państwami są Kuba, Haiti, Dominikana i Jamajka. Mniejszych nie będę wymieniał, szczególnie że część z nich jest terytoriami zależnymi od różnych państw, z jednym drobnym wyjątkiem. Wspominałem kilkukrotnie o państwie Dominikana, lub mówiąc bardziej oficjalnie, Republice Dominikańskiej leżącej na wyspie Haiti. Na Karaibach leży także wyspiarskie państwo Dominika. Jest o wiele mniejsze, jednak warto o tym pamiętać, żeby nie pomylić tych nazw.
Dwoma największymi państwami są Stany Zjednoczone i Kanada. Ich terytoria są dość zbliżone, jednak to Kanada wychodzi na prowadzenie. Powierzchnia Stanów Zjednoczonych zbliża się do 9,5 miliona km kwadratowych, powierzchnia Kanady zbliża się do 10 milionów km kwadratowych. Kanada jest po Rosji drugim największym krajem świata. Trzecie są Chiny, a później Stany Zjednoczone. Po Kanadzie i Stanach Zjednoczonych na kontynencie amerykańskim największą powierzchnią odznacza się Grenlandia, później Meksyk i Nikaragua. Najmniejszym państwem, nie będącym terytorium zależnym od jakiegoś innego państwa, są dwie wyspy położone na Karaibach, St. Kitts i Nevis. Jest to najmniejsze suwerenne państwo na półkuli zachodniej, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Powierzchnia mojego rodzinnego Krakowa jest większa niż tych wysp. Liczba ludności Ameryki Północnej szacowana jest na 580 milionów, jednak niektóre obszary wyróżniają się pod względem gęstości zaludnienia. Najwięcej osób mieszka na wschodnim wybrzeżu nad Oceanem Atlantyckim. Dużym zaludnieniem cechują się także Antyle oraz obszar wielkich jezior na granicy USA i Kanady. Na duże zaludnienie tych obszarów wpłynęło kilka czynników. Przede wszystkim czynniki historyczne. Są to obszary najwcześniej skolonizowane, a nadmorskie położenie umożliwiało zachowanie połączenia kolonii z państwami europejskimi. Dostęp do oceanu umożliwiał rozwój handlu morskiego i napływ nowych osadników. Jednak takie tereny jak Grenlandia, archipelag arktyczny czy porośnięta lasem Kanada są mało atrakcyjne dla osadnictwa, tam gęstość zaludnienia jest bardzo niska. Stany Zjednoczone są trzecim najludniejszym krajem świata. Mieszka tam prawie 340 milionów mieszkańców. Meksyk jest 10. najludniejszym krajem świata, mieszka w nim prawie 130 milionów ludzi. W Ameryce Północnej ludzie w większości mieszkają w miastach. Dane dotyczące ludności w największych miastach są bardzo płynne i szybko się zmieniają, więc podam wartości przybliżone. Populację stolicy Meksyku, Mexico City, szacuje się na ponad 20 milionów. W Nowym Jorku także mieszka około 20 milionów ludzi. Prócz tego w Stanach Zjednoczonych znajdziemy jeszcze co najmniej 8 innych miast z populacją przekraczającą 5 milionów mieszkańców. Tak liczna populacja występuje także w kanadyjskim Toronto. Wiele amerykańskich miast rozwija się wokół schematu. W centrum znajduje się tak zwane city, czyli gęsto zabudowana drapaczami chmur dzielnica biznesowa. Wokół wielkich centrów miast rozwijają się przedmieścia, tak zwane suburbia, ciągnące się kilometrami, gdzie znajdują się osiedla domków jednorodzinnych. Przyczyną takiego zjawiska jest uciekanie zamożnej ludności z centrum miasta do spokojniejszych rejonów podmiejskich. Proces ten sprawia, że miasta rozciągają się na znaczne odległości. Przez niektóre amerykańskie miasta można jechać dziesiątki kilometrów. Taki proces prowadzi także do łączenia się ze sobą dużych, małych i średnich miejscowości i powstania megamiast. Takie struktury nazywamy megapolis. Najbardziej znanym megapolis może być połączenie miast Boston, Nowy Jork, Filadelfia, Baltimore i Waszyngton. Wraz z innymi przylegającymi miejscowościami to megapolis rozciąga się niemal na 1000 kilometrów i żyje w nim 50 milionów ludzi. Ameryka Północna cechuje się olbrzymią mieszanką, jeśli chodzi o ludność. Kilka wieków temu żyła na tych terenach ludność pierwotna, należąca do odmiany żółtej człowieka. Później dołączyli biali koloniści, którzy sprowadzali czarnych ludzi z Afryki. W wyniku mieszania się tych odmian powstali metysi, mulaci i zambosi. Pozwólcie, że nie będę rozwijał tematu, bo już kilkukrotnie to robiłem w innych produkcjach, a poza tym kwestie migracji do Ameryki, konkwisty i niewolnictwa są bardzo rozległymi tematami, nie jestem pewien, czy dobrze poruszać je w tym materiale. Jeśli chodzi o języki, to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Kanady używają głównie języka angielskiego, część Kanadyjczyków posługuje się francuskim. W krajach Ameryki Środkowej głównie mówi się po hiszpańsku. W Meksyku jest to dominujący język, jednak używa się też wielu innych rdzennych języków. Dominującą religią w Ameryce Północnej jest chrześcijaństwo. Ponad 75% mieszkańców Ameryki uznaje się za chrześcijan. Inne religie nie są zbyt popularne, można do nich przypisać zaledwie kilka procent. Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie występuje stosunkowo dużo ateistów. Jednak to na chrześcijaństwie warto się skupić, ponieważ zobaczymy ciekawe różnice.
W krajach Ameryki Środkowej spotkamy bardzo wielu katolików. Okazuje się, że w tym kraju prawie 78% ludzi to katolicy, 12% protestanci, resztę stanowią inne religie oraz ateiści. Jednak w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie jest znacznie więcej protestantów. Mówi się nawet, że Stany Zjednoczone mają największą na świecie populację chrześcijan, a dokładniej największą populację protestancką na świecie. W Stanach Zjednoczonych zaledwie co czwarty, co piąty chrześcijanin jest katolikiem. Katolicyzm może i jest tam największym indywidualnym wyznaniem, jeśli protestantyzm jest podzielony na różne kategorie. Jednak kiedy zsumujemy te różne wyznania protestanckie, to okazuje się, że co najmniej połowa populacji Stanów Zjednoczonych do nich należy. Przez duży odsetek protestantów w tym kraju bardzo rozwinęły się tam ruchy kreacjonistyczne. Są ludzie, którzy mają mało przychylne zdanie na temat Stanów Zjednoczonych. Jednak trzeba przyznać, że jest to globalne mocarstwo, największa potęga gospodarcza świata. Od wielu lat przoduje, jeśli chodzi o wskaźnik PKB nominalnego. Chiny starają się dogonić USA, jednak na razie nie są w stanie tego zrobić mimo większej liczby ludności. Choć być może w przyszłości się to zmieni. Stany Zjednoczone są potęgą rolniczą i jednym z największych producentów żywności na świecie. W USA dominują gospodarstwa o bardzo dużej powierzchni. Polskie największe gospodarstwa są niewielkie w porównaniu z tymi, jakie występują w Stanach. Rozwojowi rolnictwa sprzyja klimat, dostępność wody, dobre gleby, a także wysoka mechanizacja rolnictwa. Jednym z najważniejszych obszarów rolniczych są wielkie równiny. W suchych rejonach kraju hoduje się duże ilości bydła, w północno-wschodniej części kraju zboża, owoce czy warzywa, na południu, gdzie klimat jest znacznie cieplejszy, na masową skalę uprawia się na przykład bawełnę. Z kolei w tropikalnych strefach Ameryki Północnej rolnicy zbierają pomarańcze, trzcinę cukrową, kawę, kakao i banany. W Kanadzie i niektórych rejonach Stanów Zjednoczonych porośniętych przez bujne lasy istotny jest także przemysł drzewny. Oczywiście Stany Zjednoczone notują także bardzo dynamiczny rozwój przemysłu od XIX wieku aż do teraz. Wiele globalnych firm pochodzi właśnie ze Stanów Zjednoczonych, myślę, że nie ma sensu ich wymieniać, doskonale je znacie. Kraj ten też ma bardzo duże sukcesy w sektorze kosmicznym. Inne kraje Ameryki mają dużo niższe PKB od Stanów Zjednoczonych, ale i tak w pierwszej piętnastce krajów świata notowane są jeszcze Kanada i Meksyk. O ile kraje kontynentalne mają różne źródła przychodów, tak w krajach karaibskich bardzo istotna jest branża turystyczna. Wynika to z obecności ciepłego klimatu i tropikalnych plaż. Ameryka Północna jako kontynent o bardzo bogatej historii geologicznej ma wiele zasobów naturalnych. Działalność wydobywcza stanowi od setek lat główną część gospodarki Ameryki Północnej. Na przykład wydobycie złota pomogło w XIX wieku pobudzić rozwój amerykańskich stanów Kalifornia i Alaska. Stany Zjednoczone słyną także z wydobycia węgla. Ameryka Północna posiada największe zasoby węgla kamiennego i brunatnego ze wszystkich kontynentów, choć trzeba przyznać, że głównie te zasoby występują w Stanach Zjednoczonych, ewentualnie w Kanadzie. Wielkie obszary Apalachów ucierpiały w przeszłości przez kopalnie odkrywkowe, choć oczywiście kopalnie głębinowe także występują. Obszary Kanady, Stanów Zjednoczonych, ale także regionów wokół Zatoki Meksykańskiej są bogate w złoża ropy naftowej. Przez wydobycie ropy miejsce to narażone jest na skażenie środowiska, czego najlepszym przykładem jest eksplozja platformy wiertniczej Deepwater Horizon z 2010 roku. Była to jedna z największych katastrof ekologicznych w historii USA. Wyciek ropy trwał 87 dni, w tym czasie do wody wydostało się 5 milionów baryłek ropy. Kraje Ameryki Środkowej, jako że nie cechują się znaczną powierzchnią i w dużej mierze pokryte są dżunglą, to nie mają dużych ilości zasobów naturalnych. Wyjątkiem są rejony górskie, a te już wiecie, że występują w tej części świata. Jednak gospodarka tych mniejszych państw znacznie częściej oparta jest na rolnictwie, turystyce czy innych branżach. I to był subiektywny przegląd najważniejszych faktów o Ameryce Północnej. Jeśli Twoim zdaniem o czymś nie powiedziałem, co jest istotne, to napisz mi o tym w komentarzu. Jeśli ten odcinek Cię zainteresował, to koniecznie zobacz inne filmy z tej serii o Afryce, Antarktydzie, Ameryce Południowej, Oceanie Spokojnym. Polecam także wrócić do odcinków o przesmyku Darien czy Kanale Panamskim.
Jednak są także inne tematy, które zasługują na Waszą uwagę. Szczególnie niedawno wydany materiał o teorii ewolucji to był najważniejszy i najbardziej ambitny film na moim kanale. Materiał, który obecnie oglądasz, wymagał ode mnie bardzo rozległego poszukiwania w różnych źródłach. Dużo czasu poświęciłem także na montaż. Jeśli chciałbyś się przyczynić do powstawania kolejnych tego typu materiałów, miło mi będzie, jeśli rozważysz kwestię wstąpienia do grona patronów. Jest także możliwość wsparcia mnie jednorazową wpłatą. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie. Za wszelką pomoc w rozwoju projektu, nie tylko finansową, jestem ogromnie wdzięczny. Dziękuję za dotrwanie do końca. Do zobaczenia niebawem.